To był rok, o którym z pewnością jedni chcieliby zapomnieć, inni, widząc co działo się w lubartowskim ratuszu, utwierdzali się, że złym pomysłem było wydłużenie kadencji burmistrzowi oraz radnym. Inni jeszcze czuli, jak skacze im ciśnienie, widząc co się dzieje w Lubartowie. Oprócz tego, co złe, działy się także rzeczy dobre. Ale owo dobro zawdzięczamy w dużej mierze społecznikom, instytucjom niepowiązanym z rządzącymi czy najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Zaczynamy zatem podsumowanie 2022 roku i zapraszamy na relacje z pierwszych trzech miesięcy i tego, co przyniósł nam 2022 rok. Takiej podwyżki, jaką otrzyma paśnik, nie dostał jeszcze żaden z jego poprzedników. Warto wspomnieć, że to dzięki decyzji paśnika w 2019 roku także radni otrzymali podwyżki, jakich wcześniej w lubartowskim samorządzie nie było. Zerknijmy jednak, ile więcej dostanie ten, który przed wyborami obiecywał wiele, ale z pewnością nie to, że zarówno radni, jak i on sam dostaną podwyżki o prawie 100%. Oznacza to, że różnica pomiędzy uchwałą z 2018 roku, a dzisiejszą to 7624 zł, czyli aż 73%. Rocznie owa różnica to bagatela 91 488 zł. Co ciekawe, burmistrz otrzymuje podwyżkę po tym, jak mieszkańcy Lubartowa, inaczej niż zaplanował paśnik, płacą więcej za śmieci, ciepło, wodę, ścieki, a teraz także za podatki, których podwyżkę zaproponował ten, który dzisiaj dostaje podwyżkę. Przypomnijmy, co o podwyżkach podatków kilka lat temu mówił ten, który najpierw przedłożył podwyżkę diet radnych, a podczas ostatniej sesji bronił podwyżki dla paśnika. W zasadzie jakby z tej debaty wynika taka chęć czy konieczność fiskalizmu, czyli są zadania do wykonania, ludzie żądają od nas jakichś zadań, to skądś na to trzeba wziąć pieniądze, czyli najpierw trzeba ich ograbić, żeby potem im w jakiejś części dać, bo nie wszystko oddamy. To, co zagrobimy 100%, to nie oddamy 100%, tylko 40-30, bo ta pozostała kwota jest potrzebna na obsługę naszej roboty, naszej pracy, naszego ograbiania i potem oddawania w części. Cytując ostry język Gregorowicza, ograbiono mieszkańców, podnosząc podatki, a teraz wydano je na obsługę ich roboty, czyli ograbiania i oddawania w części. Przeciwko podwyżce zagłosowało tylko troje radnych. Za był cały PiS oraz zaplecze PSL-owskiego burmistrza, czyli ci, którzy startowali z Komitetu Wspólny Lubartów. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza miasta Lubartów, proszę o naciśnięcie zielonego prostokąta, kto przeciw czerwonego, kto się wstrzymał pomarańczowego. Brak jednego głosu, pani Grabek Ewa. Pani Ewo, chce pani tutaj się odezwać? A w porządku. Już mamy, 12 radnych głosowało za, przeciw troje, wstrzymało się 5, nieobecnych 1. Stwierdzam, że wynagrodzenie dla pana burmistrza zostało ustalone. Za tak ogromną podwyżką głosowali Jacek Bednarski, Teodor Czubacki, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Piotr Kusyk, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz oraz Krzysztof Rzyśko. Przeciw głosowali Przemysław Kural, Wiesława Romańska-Serwin oraz Jacek Tomasiak. Od głosu wstrzymali się Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk oraz Andrzej Zieliński. Tomasz Krówczyński nie wziął udziału w głosowaniu. Głos o owych wydatkach na obsługę wspomnianej przez Gregorowicza roboty zabrał podczas sesji ten, który dostał najwyższą w historii lubartowskiego samorządu podwyżkę. Pan przewodniczący i radni koalicyjni dobrze wiedzą, jak do tego podchodziłem, do kwestii tej podwyżki. Opierałem się, nie chciałem jej, ale argumenty przytoczone przez państwa przeważyły i poddaję się tej decyzji i dziękuję za nią. Głosował pan przeciwko astronomicznej podwyżce dla burmistrza. Proszę powiedzieć dlaczego. Bo to skandal. To skandal, że powiem wprost, po niespełnieniu obietnic podstawowych, elementarnych, ja nie rozumiem, jak można mieć w ogóle czelność, żeby przedkładać taki projekt uchwały radnym i żeby radni głosowali tak astronomiczną podwyżkę. Naprawdę, uważam, że powinniśmy postępować jak inne miasta. Jak postąpiły Puławy? Jak postąpiła już wymieniana kiedyś przeze mnie również Łęczna? Przecież tam nie podwyższono
ani prezydentowi, ani burmistrzowi Poporów. Pozostały one na niezmienionym poziomie. Mało tego, w Łęcznej nie zwiększono również podatków. Więc zastanawiam się, po co było podwyższać podatki, chociaż tam jest pana Gregorowicza takie sławne powiedzenie, że to grabienie, okradanie, już nie pamiętam jak to brzmiało. Natomiast on jest taki złotousty Grzegorz. No i skoro temu miało służyć podwyższanie podatków, żeby za chwilę podnieść burmistrzowi pobory, no to ja jestem temu na pewno przeciw, na pewno będę głosował przeciwko, tym bardziej, że ani nie widzę obniżek za wodę, ani nie widzę obniżek za ścieki, ani nie widzę obniżek za śmieci, wręcz przeciwnie, przecież horrendalne podwyżki za śmieci nastąpiły, a było zupełnie co innego obiecywane. Nie widzę obniżek za ciepło, też były obiecywane obniżki za ciepło. Miały zupełnie inaczej wyglądać miasta, zupełnie miało być, mieliśmy dbać zupełnie o coś innego. No i jeszcze jedna rzecz, no śliskie drogi w Lubartowie, to też miało być wykluczone. No nic nie jest realizowane z tych rzeczy, które wymieniłem, a ktoś tutaj wyciąga ręce po wyższe środki. Nie godzi się tak. Burmistrz stwierdził, że nie chciał podwyżki, a nawet się jej opierał. Jak pan skomentuje słowa Paśnika? Ja myślę, że można obrażać inteligencję wyborców, mieszkańców, radnych, no ale jeżeli nie chciał tej podwyżki, to ja zadaję podstawowe pytanie. A kto przedłożył projekt uchwały z nowymi stawkami swoich własnych poborów? No przecież nie przedłożyła tego ani grupa radnych, ani nie przedłożyli mieszkańcy miasta Lubartowa, czyli dwa podmioty, które są uprawnione do tego, żeby przedkładać projekt uchwały, ani żaden z klub radnych nie przedłożył tego projektu uchwały, tylko kto? Sam burmistrz przedłożył projekt uchwały i burmistrz twierdzi, że on był przeciwko, no to pytam się, to po co przedkładał projekt uchwały, skoro był również, opierał się, nie chciał, ktoś go namawiał, to trzeba było, jeżeli takim był przeciwnikiem tego typu rozwiązań, wycofać swój własny projekt uchwały z obrad. Były mechanizmy do tego, żeby robić, a nie dzisiaj gadać jedno, robić drugie. Po prostu inaczej może robić jedno, a gadać drugie, bo najpierw przedłożono projekt uchwały podpisany jak byk z pieczątko burmistrza, który przedłożył odpowiedni projekt uchwały, a dzisiaj słyszymy, nie, to nie ja, to oni, ja skromniutki, malutki, ja tutaj nic nie chciałem, oni mnie do tego przymusili, Boże, jaki ja jestem nieszczęśliwy, bo mi dali 100 tysięcy rocznie podwyżki, no. Niech mieszkańcy sobie sami odpowiedzą, czy to jest racjonalne tłumaczenie. Skoro Paśnik nie chciał tej podwyżki, to co może zrobić teraz, aby udowodnić, że się jej tak opiera? No mamy mnóstwo potrzeb, proszę zwrócić uwagę, mamy odcięty fundusz budżet obywatelski, mało tego, na ostatniej sesji wyrzucono projekty z budżetu obywatelskiego już przegłosowane, jest na co wydawać tak naprawdę, jeszcze jest niestety prawie no półtorej roku już jest rządów jeszcze pana burmistrza, no, ale one będą nas kosztowały 100 tysięcy rocznie, 100 tysięcy ten rok, pewnie koło 70 tysięcy następne, no i wyrównanie jeszcze do tyłu, przecież bo mało kto o tym mówi, że jeszcze wyrównanie będzie do tyłu przysługiwało burmistrzowi, czyli około 200-250 tysięcy będzie nazwę to wykup podwyżkowy z ostatniej sesji kosztował. No mówię, budżet obywatelski z jednej strony, z drugiej strony mamy cały czas braki, jeżeli chodzi o remonty dróg. Mamy również niedofinansowane kluby sportowe. No przecież ja pamiętam, jak pan burmistrz powiedział, że on swoją dietę tutaj z członka Rady Nadzorczej przeznaczy na sfinansowanie jednego z klubów. Z tego co wiem, do dzisiaj nie przeznaczył. No pomysłów jest mnóstwo, skoro to tak ciąży. Ten portfel, rozumiem, jest zawiązany słupem, żeby tylko te pieniądze nie wpłynęły, a konto jest wręcz zablokowane, żeby wyższa kwota niż ta, która jest przed wyżką, nie wpłynęła na konto, to naprawdę rozwiązanie jest mnóstwo. I potrzeb w mieście naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Przez ostatnie 3 lata rządów Paśnika i jego zaplecza wszyscy dostali podwyżki. Radni podwyżki diet, Paśnik podwyżkę poborów, a ci, którzy go wybierali, także dostali podwyżki, ale śmieci, wody, ścieków, ciepła i podatków. Jak zatem widać, ci, którzy obiecywali, że będą dbać o nasze portfele, owszem, zadbali, ale tylko o swoje. Z budżetu miasta na 2022 rok Paśnik usuwa projekty wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. W poprzedniej kadencji w Radzie Miasta był klub wspólny Lubartów z radnych.
radnych, którzy są także dzisiaj radnymi. W Radzie zasiadali wówczas Jacek Tchórz, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski. Nie wymieniamy Jacka Tomasiaka, ponieważ ten ostatni wydatki na fontannę nadal uważa za niezasadne. Wspominamy poprzednią kadencję, bo to radni wspólnego Lubartowa najgłośniej krytykowali wydatki na fontannę. To w końcu także radni wspólnego Lubartowa głośno krzyczeli, kiedy usuwano projekty z list do głosowania lub nie realizowano wybranych przez mieszkańców inwestycji. Podczas kampanii owe deklaracje powtórzył kandydat Paśnik. Co chciałbyś zmienić w Lubartowie? Chciałbym przerwać gigantyczne zadłużanie miasta przez Szumca i Bodziackiego, zacząć wydawać środki budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, na drogi i chodniki, a nie na remont dopiero co wybudowanej fontanny. Nowy burmistrz będzie miał bardzo dużo pracy. Najważniejszą kwestią będzie realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego. Zapowiadał przed wyborami ówczesny kandydat Krzysztof Paśnik. Swoje zapowiedzi powtórzył na kilka dni przed wyborami. Jeszcze nowsza fontanna, od tych, która została niedawno wybudowana. To zaprawie pół miliona złotych. Rok po wyborach złożył jeszcze jedną obietnicę. Ja na pewno nie zgodzę się na to, żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody, ja się nie zgadzam. Tyle obietnice. Zerknijmy teraz, co wydarzyło się podczas ostatniej sesji. Zacznijmy może w ten sposób, że złożony Państwu radnym budżet do uchwalenia Urzędu Rady Miasta na 2022 rok, tak jak w większości samorządów, nie jest łatwym budżetem. Myślę, że to nie odkryję tutaj Ameryki, że tak to określę. Oraz wprowadzenie nowego zadania pod nazwą Modernizacja fontanny przy ulicy Rynek na kwotę 100 tysięcy złotych. Skąd środki? Chciałbym wykreślić z projektu budżetu, z uwagi na to, że mamy problemy z panią projektant, wypowiedzieliśmy umowę i tutaj to bardzo idzie słabo, będziemy po raz kolejny projektowali, co nie znaczy, że tego nie będziemy realizowali, będziemy to realizowali w późniejszym czasie. Chciałbym wykreślić z budżetu zadanie przebudowa boiska trawiastego przy szkole podstawowej nr 4. Na kwotę 620 tysięcy złotych. Tym samym będę wnioskował o wykreślenie z budżetu i oddalenie realizacji tej inwestycji budowy placu zabaw i siłowni przy ulicy Popiełuszki na kwotę 400 tysięcy złotych. Owe zmiany w projekcie budżetu oznaczały, że zabrano środki z dwóch projektów, jakie wygrały w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwszy autorstwa Anny Siwek i Wiesławy Romańskiej-Serwin, który tak samo jak drugi projekt autorstwa Elżbiety Sołygi i Mariana Budzyły wybrali mieszkańcy do realizacji. Nie będzie, jak to określił Paśnik, na razie tego, co wybrali mieszkańcy, czyli ani boiska na Kopernika, ani placów zabaw i siłowni na Popiełuszki. Wraca za to tak krytykowany remont fontanny. Ów pomysł skrytykowało na sesji dwoje radnych. Jestem po prostu bardzo, bardzo zawiedziona, że mój projekt po prostu został oddalony. Dziwię się, bo dlatego, że mieszkańcy przegłosowali ten projekt. Był obiecywany cały czas, że będzie realizowany i dzisiaj po prostu wszystko to zdjęte jest. No, bardzo dobry prezent na święta zrobiliście mi. Dziękuję. Tak, ja też dziękuję za głos. Pan Jacek Tomasiak, słuchamy. Witam, chciałem dopytać i zabrać głos w dyskusji. Tutaj wspieram tę wypowiedź pani Wiesławy Romańskiej-Serwin, ponieważ na naszych oczach w dniu dzisiejszym, w tym złym budżecie przegłosowanym w mojej opinii niezgodnie i przyjmowanym niezgodnie z prawem, doprowadzono do likwidacji budżetu obywatelskiego. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak to wspaniałomyślnie znaleziono środki na inwestycje, tak powiedział burmistrz, z jednej strony radnych Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony radnych wspólnego Lubartowa. A jednocześnie drugą ręką zdjęto środki z projektów, które zostały przegłosowane przez mieszkańców i zostały przegłosowane, proszę Państwa, siłą 8 tysięcy głosów. Tyle głosów oddano
w trakcie budżetu obywatelskiego, w trakcie głosowania. Natomiast, proszę Państwa, było tam ponad 600 tysięcy na te dwa projekty. Panie radny, mam do pana uwagę na razie spokojnie, nie do pana, tylko dwie osoby, pani skarbnik i pani Serwin ma włączony mikrofon i przeszkadza przy wspólnym odbiorze. Także proszę te panie, żeby wyłączyły mikrofon. Panie Jacku, proszę bardzo, ma pan głos. Także no, jest likwidowany budżet obywatelski, najkrócej mówiąc. I to jest likwidowany ten budżet obywatelski z tego głosowania, które cieszyło się największą frekwencją. To jest policzek dla wszystkich tych, którzy wzięli udział w tym głosowaniu, to jest niwelowanie i likwidowanie tego budżetu obywatelskiego, tym bardziej, jeżeli uwzględnimy wypowiedzi naczelnika Turowskiego na Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych z ostatniego czwartku, gdzie wyraźnie zaznaczył, że podstawą do tego, żeby w ogóle dalej realizować, no będzie uwzględnienie tych dwóch projektów w ramach naszego budżetu. Okazuje się, że w dniu dzisiejszym dzieje się dokładnie coś odwrotnego. Jest to usuwane, zdejmowane. Usłyszeliśmy, że podobno dlatego, że nie można było nawiązać kontaktu z panią projektantką, podczas kiedy na komisji dowiedzieliśmy się, że z projektantką rozwiązano umowę i właśnie czeka po prostu ratusz, aż radni przegłosują nowy budżet i zabezpieczono te środki, a dzisiaj słyszymy, że jest to po prostu wyrzucane i między innymi, proszę Państwa, na remont fontanny, tej fontanny, która tak była krytykowana i były zdejmowane środki w latach poprzednich, jeżeli chodzi o jej remont. Zresztą były zdejmowane rękami radnych wspólnego Lubartowa. Dzisiaj radni wspólnego Lubartowa, burmistrz, który wywozi się ze wspólnego Lubartowa, przywraca to, co ci sami radni podczas poprzedniej kadencji rok w rok podczas każdego budżetu zdejmowali i likwidowali. No gratulacje panie burmistrzu i radni, że tą konstytucję, tak jak pan to wspominał, że to konstytucja, że pan nie będzie burmistrzem, który zlikwiduje budżet obywatelski. No właśnie pan to dzisiaj robi. Pan i pańskie zaplecze. Koalicja rządząca ma jakieś poglądy, proszę Państwa, na widzenie spraw gospodarczych, ekonomicznych, społecznych miasta. Być może jest to spojrzenie subiektywne, na pewno niezadowalające wszystkich, ale na tym polega władza. I rozumiem, że są na pewno gotowe już ekipy polityczne, które mają inne spojrzenie. Inaczej by to chciały ułożyć sprawy, inaczej akcenty, na inne sprawy położyć akcenty. Mamy władzę i spojrzenie ukierunkowane. O owym spojrzeniu mieszkańcy Lubartowa słyszeli już nie raz. Przypomnijmy, co o budżecie obywatelskim mówił na początku roku 2021 Gregorowicz. Nauczony doświadczeniem widzę pewne niebezpieczeństwo, jeśli nie zapanujemy nad tym, żeby te pieniądze rzeczywiście dostały się do obywateli. I w tym sensie, na przykład według mnie trzeba wprowadzić zakaz, że załóżmy w ramach całej puli, że nie wszystkie środki z tej puli, z tego 1% dostaną się do jednego typu właścicieli. Czyli na przykład, jeśli będą 4 projekty, to żeby na przykład wszystkie 4 nie trafiły do spółdzielni. W tamtym roku spółdzielnia na przykład miała 4 projekty, wszystkie chyba 4 albo 1, o, tylko wyścigi rowerowe, chyba święto roweru nie. No słyszę, to bardzo niebezpieczny. Będziemy mieli dylemat, jeśli ten pomysł będzie zrealizowany, a uważam, że są duże szanse, że jednak będzie. To słyszę, że mają być oszlabanowane wszystkie tereny spółdzielcze. Jeśli tak, to moim zdaniem warunek dostępności do tego terenu jest wykluczony i takie tereny powinny być wykluczone z budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy jeszcze raz, co nigdy miało się nie wydarzyć, a co się wydarzyło. Co chciałbyś zmienić w Lubartowie? Chciałbym przerwać gigantyczne zadłużanie miasta przez Szumca i Bodziackiego, zacząć wydawać środki budżetowe, które są pieniędzmi nas wszystkich, na drogi i chodniki, a nie na remont dopiero co wybudowanej fontanny. Nowy burmistrz będzie miał bardzo dużo pracy. Najważniejszą kwestią będzie realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego. Zapowiadał przed wyborami ówczesny kandydat Krzysztof Paśnik. Swoje zapowiedzi powtórzył na kilka dni przed wyborami. Jeszcze nowsza fontanna, od tych, która została niedawno wybudowana. To za prawie 500 000 zł. Rok po wyborach złożył jeszcze jedną obietnicę. Ja na pewno nie zgodzę się na to,
żebym był pierwszą osobą, pierwszym burmistrzem, który wstrzyma realizację budżetu obywatelskiego. Na to nie ma zgody. Ja się nie zgadzam. Podczas ostatniej sesji stało się to, czego wielokrotnie panie się obawiały. Zdjęto środki na projekt z budżetu obywatelskiego, waszego projektu, który no, wybrali mieszkańcy. No, dla mnie to jest skandal po prostu. To jest skandal, że projekt, po to ten budżet obywatelski jest, żeby sami mieszkańcy zadecydowali, co ma być zrobione w mieście. Tłumaczył się burmistrz na sesji, że to ze względu, że za dużo zrobił na osiedlu Kopernika. No to jest śmieszne po prostu. Dla mnie to jest takie tłumaczenie. Tak jak żeśmy się obawiali, że będą zdejmować w ogóle budżet obywatelski, wygaszać, tak to teraz wszystko widać jak na dłoni właśnie, że tak to się dzieje. Nie wiem, dla mnie to jest kuriozalne po prostu, naprawdę. W wyborach startowała pani razem z kandydatem Paśnikiem. W programie zapowiadaliście, że projekty z budżetu będą realizowane, no a tymczasem wybrane projekty są no, usuwane z budżetu. Usuwane, wygaszane w ogóle cały ten projekt. Nie wiem, co burmistrzowi pod jaką presją jest, że w ogóle wszystkie nasze projekty, co żeśmy wspólnie startowali do wyborów, nie jest realizowane nic. Nic. Przykre to jest, bo żeśmy byli fajnym zespołem, wszystko było dobrze. W tej chwili jest wszystko na opak, naprzeciw, tak jakby robienie nam na złość, zrobienie, pokazanie, kto tutaj ma władzę. No bo tak można chyba, że był inny przed wyborami, teraz jest inny. Nie wiem, przykre to jest, bardzo nam przykro jest. Jeszcze przed sesją pani Siwek wystąpiły panie razem do pana burmistrza z pismem. Wystartowaliśmy z pismem i chcieliśmy, żeby nam wytłumaczono, dlaczego po prostu tak dlaczego to było zrobione, dlaczego zabrane pieniążki, które były przeznaczone na budżet obywatelski, poszły, no nie wiem gdzie. Bo to nie wytłumaczy. A, prawda, na fontannę chyba poszło, że niedawno była remontowana, z powrotem fontanna będzie remontowana. To fontanna jest ważniejsza od boiska dla dzieci czy placu zabaw. Pan chyba Gregorowicz, mi się zdaje, powiedział, że nie mogą być pieniądze dla spółdzielni. To nie są pieniądze dla spółdzielni, to są dla mieszkańców, którzy mieszkają i w domkach jednorodzinnych, i w blokach. Oni nie są gorsi od tych w domkach jednorodzinnych. Dlaczego mają być pozbawieni prawa do wygrywania projektów właśnie w budżecie obywatelskim? Oni są też mieszkańcami Lubartowa, płacą podatki i utożsamiają się z miastem. Nie wiem, właśnie stworzyliśmy taki projekt, żeby łączyć właśnie mieszkańców z domków jednorodzinnych, tak samo i z bloków, żeby to nie był taki podział. No ludzie, no już w tym kraju dzieje się podział na gorszych i złych i to wszystko przenosi się na grunt mniejszych miast, mniejszych tych, jest nastawianie jednych na drugich, złość, dziwię się. Ja uważam, że niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Zamiast budować, to chcą wszystko zniszczyć. Państwo przygotowali wniosek, mieszkańcy go wybrali, a burmistrz podczas sesji zdjął to, co powinno być zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Czy tak powinna władza postępować z decyzjami obywateli? No mi się wydaje, że nie. Tym bardziej, że jest najbardziej nam przykro, że myśmy tę władzę wybierali. Myśmy o tę władzę zabiegali, żeby ta władza była na tym stanowisku, które jest. A ta władza nam zrobiła takiego psikusa, że nam po prostu te decyzje, które powinny być, ona powinna poprzeć, po prostu nam to odrzuciła. No jest no przykre, ta przykra sprawa i myślę, że to się jakoś powinno... Myślę, że moje zdanie jest takie, że będą następne wybory, będzie okazja się zweryfikować, no niestety. To są takie jest moje zdanie. W kampanii kandydat Paśnik obiecywał jedno, a teraz okazuje się, że na waszym osiedlu miała być siłownia i plac zabaw.
miała, bo to nie sam pan Paśnik, ale już burmistrz, zdjął środki na owe przedsięwzięcia. A no właśnie, pan Paśnik to chyba odwrotnie, to co obiecywał, to wszystko nie wykonuje. Działa jak gdyby odwrotnie. Obiecywał budżet obywatelski, realizację tego budżetu, bo narzekał na pana Bodziackiego, że tam jest problemy są z realizacją. No ale sam okazał, że raczej chyba jest za tym, żeby zlikwidować ten budżet. No i te obietnice, które obiecywał, obniżka za śmieci, obniżka tam za wodę, jakieś dotacje do tego. No a wszystko wyszło odwrotnie, że zamiast tego no, podwyżki poszły gdzie indziej. Co chcieliby państwo powiedzieć panu burmistrzowi? No, wydaje mi się, że by się powinien troszeczkę zastanowić, czy to tak się postępuje z ludźmi, z którymi się pracowało, z którymi się obiecywało się wiele rzeczy. No ja tak, żeby mógł tak spojrzeć normalnie w oczy, czy to tak powinno być. W styczniu nasza stacja ujawnia, że były wójt gminy Firlej jest zatrudniony w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Lubartowie. Sławomir Cieszko przez wiele lat pełnił funkcję wójta gminy Firlej. Wydawało się, że nikt mu nie może zagrozić w wyborach. Pokonywał swoich przeciwników z ogromną przewagą. Tak było do ostatnich wyborów. Startował w nich Dawid Tarnowski ze stowarzyszenia To by Razem, który zdmuchnął ze stanowiska Cieszko. Tarnowski wygrał już w pierwszej turze, uzyskując prawie 55% głosów. Cieszko zdobył zaledwie 29% głosów. O byłym wójcie rozpisywały się w 2016 roku wojewódzkie dzienniki. Był posłem, teraz ma wykonywać zadania kierowcy. To tytuł artykułu w Dzienniku Wschodnim. Autor publikacji Tomasz Maciuszczak ujawnił wówczas, jak to wójt Cieszko zatrudnił byłego posła PSL. Prowadzenie magazynu paliw i wykonywanie zadań kierowcy to niektóre z nowych obowiązków byłego posła Henryka Smolarza PSL, który właśnie został zatrudniony jako inspektor do spraw remontów i konserwacji w Urzędzie Gminy Firlej. Od stycznia polityk jest także doradcą marszałka województwa. Pisała gazeta. Konkurs na stanowisko inspektora do spraw remontów i konserwacji władze Firleja ogłosiły 2 czerwca w terminie wyznaczonym do składania aplikacji. Dokumenty złożył jedynie pan Henryk Smolarz, informuje Sławomir Cieszko, wójt gminy Firlej. Cytował byłego ówczesnego wójta Dziennik Wschodni. I dokładnie ten sam były już wójt, który zatrudniał PSL-owskiego działacza, właśnie znalazł pracę w lubartowskim PEC. Nasza redakcja dotarła do informacji, że Cieszko nie jest jeszcze prezesem PEC. Według naszych niepotwierdzonych informacji były wójt został zatrudniony jako specjalista do spraw funduszy zewnętrznych. Nasze informacje staraliśmy się zweryfikować u źródła, czyli u prezesa PEC Lecha Klizy. Zadaliśmy mu następujące pytania. Dlaczego zatrudnił pan byłego wójta gminy Firlej Sławomira Cieszkę? Pełni on w PEC funkcję specjalisty do spraw funduszy zewnętrznych. Proszę powiedzieć, ile wniosków napisał osobiście wójt. Wójt zasłynął zatrudnieniem m.in. jako kierowcy byłego posła PSL. Czy owo zatrudnienie to pańska decyzja, czy też polecenie burmistrza? Nie boi się pan desantu członków PSL do PEC? Prezes Kliza tak zareagował na nasze pytania. Tak? Zastanawiam się, skąd informacja o tym, że pan wójt został zatrudniony? No takie informacje właśnie dostaliśmy, że został zatrudniony były wójt gminy Firlej, pan Sławomir Cieszko w PEC. Wie pani, obowiązuje RODO i ja nie mam obowiązku jakby rozmawiać na temat jakby personaliów żadnych. Także na ten temat nie będę z panem rozmawiać. W związku z brakiem odpowiedzi Klizy postanowiliśmy o to, czy to prawda, że były wójt pracuje w PEC, zapytać burmistrza Krzysztofa Paśnika. Tradycyjnie już do burmistrza nie dodzwoniliśmy się, więc pytania wysłaliśmy pocztą elektroniczną. Zapytaliśmy. Prezes Kliza w PEC zatrudnił byłego wójta gminy Firlej Sławomira Cieszkę. Czy zrobił to na pańskie polecenie? Wójt zasłynął zatrudnieniem m.in. jako kierowcy byłego posła PSL. Czy w PEC teraz, podobnie jak w Urzędzie Miasta, będą zatrudniane osoby działające lub wspierające w minionych latach PSL? Ratusz na nasze pytania odpowiedział potwierdzając, że Cieszko pracuje w PEC. Zaprzeczył także, że prezes PEC zatrudni byłego wójta na czyjekolwiek polecenie. Samego Cieszkę rzecznik Urzędu Miasta, który odpowiadał w imieniu burmistrza, określił jako specjalistę. Mimo wielu prób kontaktu z prezesem Klizą nie udało nam się dowiedzieć, na jakim stanowisku został zatrudniony były wójt. Nasz informator twierdzi, że na funkcji specjalisty do spraw funduszy zewnętrznych. Naszej redakcji udało się dotrzeć do schematu organizacyjnego PEC. Okazuje się,
że w owym dokumencie nie istnieje takie stanowisko. Wydaje się także, że niemożliwe byłoby zatrudnienie na wskazanym stanowisku nie tylko byłego wójta, ale kogokolwiek. Dlaczego? Na owo pytanie odpowiada analiza kolejnego dokumentu, do jakiego dotarła nasza redakcja. Na stronie 21 regulaminu organizacyjnego czytamy, że w ramach obsługi zewnętrznej są świadczone spółce następujące usługi. Strategiczne projekty inwestycyjne. Z pewnością takimi projektami są m.in. te dotyczące funduszy zewnętrznych. Postanowiliśmy przeprowadzić własne śledztwo. Dzwoniliśmy do firmy, którą zarządza Kliza i w końcu dodzwoniliśmy się do byłego wójta. Niestety pan Cieszko, były wójt gminy Firlej, nie zgodził się na publikację naszej rozmowy. Zadaliśmy mu następujące pytania. Jak znalazł pan pracę w PEC? Na stronie PEC nie odnaleźliśmy żadnego ogłoszenia o naborze na pańskie stanowisko. Jak to możliwe, że pan o tym, że w PEC jest wolny etat, jednak wiedział? Czy pracował pan w firmach produkujących energię cieplną? Pan Cieszko przyznał, że pracę znalazł z ogłoszenia, które widniało na stronie PEC oraz że miał już do czynienia z pracą w firmie, która produkuje energię cieplną. W poprzedniej kadencji głośno było o zatrudnieniu w PEC radnego miejskiego Andrzeja Kardasza. Teraz w PEC znajduje zatrudnienie były polityk samorządowy, były wójt gminy Firlej i były pracodawca byłego poprzednika za to, że działacze polityczni szli obok spółki i przypadkiem dowiadywali się o wolnych stanowiskach i na owe stanowiska wskakiwali. Rok 2022 dał nam dużo więcej swobody. Stopniowo zniesiono kolejne obostrzenia, więc ruszyły imprezy masowe, ale też świat kultury. Inscenizacje w reżyserii instruktorki Dominiki Trykacz przygotowały grupy pracujące pod jej kierunkiem. Teatr Groszki i Teatr Pstryk i Już przy współpracy Teatru Chili. Mali aktorzy postanowili zaprezentować widowni wybór tekstów rówieśników, laureatów organizowanego od 23 lat powiatowego konkursu plastycznego i literackiego Opowieści Wigilijne. Hej młodzieńcze, po raz kolejny Bóg się rodzi. Co powiesz, nie szkodzi? Nie dla mnie, nie teraz. Po co przychodzi do nas ciemną nocą? Właśnie teraz i właśnie dlatego, żeby zrozumiał, że bez niego nie miałbyś tego wszystkiego. Wzrok to najważniejszy zmysł człowieka. Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata. Dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje. Jak wygląda stan polskiej okulistyki dziecięcej? Generalnie okulistyka dziecięca ma się dobrze, ale szczegóły zależą od wielu czynników rozgrywających się, czy trwających, czy będących w danym rejonie, czy regionie. Na pewno ma się lepiej tam, gdzie jest duży ośrodek, gdzie są duże poradnie, a na pewno znacznie trudniej, gorzej, inaczej jest w mniejszych ośrodkach, bez tego zaplecza sprzętowego, bez stałego lekarza okulisty. Oddziały oraz pododdziały okulistyki dziecięcej oraz wydzielone łóżka dziecięce w oddziałach okulistyki dla dorosłych działają w 25 ośrodkach w 17 miastach Polski. W całym kraju są też poradnie okulistyki dziecięcej, które również wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt okulistyczny. Rokrocznie na oddziałach okulistyki dziecięcej hospitalizowanych jest kilkanaście tysięcy pacjentów. W Polsce co roku wykonuje się kilkaset skomplikowanych operacji oczu u dzieci. Są to operacje zaćmy, jaskry odwracanej siatkówki, zeza, także kanalików łzowych, operacje plastyczne, ale również operacje stosowane w guzach wewnątrzgałkowych. Szczególnie w tym ostatnim zakresie, jeszcze kilka lat temu dzieci wyjeżdżały za granicę. Obecnie na szczęście w Polsce mamy możliwość leczenia już na najwyższym światowym poziomie. Leczenie to wymaga ciągłej modernizacji, stosowania odpowiedniego sprzętu, a także zmiany metod, które do tej pory stosowaliśmy. Wszystko to jest związane z nowoczesnym sprzętem. Ten sprzęt jest po prostu potrzebny. Z okazji 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sztab w Lubartowie przygotował wiele niespodzianek. Między innymi będzie to pokaz psich sztuczek i loteria. Zbiórka odbędzie się jak co roku przed Urzędem Miasta w Lubartowie, ale również wielu wolontariuszy będzie można spotkać na ulicach miasta.
Od 30 lat wytrwale gramy dla ratowania życia wszystkich Polaków. 3 miliony wolontariuszy grało i gra dla nas na całym świecie. Zebrane 1,5 miliarda złotych i zakupione 67 300 urządzeń medycznych. Miliony wzruszeń i ogrom radości z udzielanej pomocy. O tym wszystkim będziemy mówili 30 stycznia podczas 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo! Oglądaj w TVN, TTV i TVN24. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am free. Na koncert złożyły się przeboje światowej muzyki na różne sposoby opowiadające o miłości. Wymagający repertuar pochodzi z dorobku amerykańskich gwiazd. Wykonany został przez wokalistki pracujące pod kierunkiem pani Grażyny Grymuzy: Patrycja Gąsior, Agata Zyga, Maja Macioszek, Karolina Markiewicz, Martyna Stasiak i Blanka Bronisz. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Drugi miesiąc 2022 roku rozpoczyna się od smutnej wiadomości. Jerzy Luniak to osoba, która od 2004 roku mocno zaangażowała się w to, co działo się w spółdzielni. To wówczas razem z m.in. Jackiem Tomasiakiem działali w Komitecie Ratowania Spółdzielni Mieszkaniowej. Po tym, jak w 2006 roku doszło w spółdzielni do zmian, pan Jerzy usunął się w cień. Nie ubiegał się o funkcję w Radzie Nadzorczej. Został jej członkiem kilka lat później. Zasiadał w Komisji do Spraw Inwestycji oraz Komisji do Spraw GZM. Nadzorował ze strony Rady Nadzorczej postępowania przetargowe w chwili, kiedy spółdzielnia pozyskała największe środki finansowe w historii. Członkiem Rady Nadzorczej był przez 3 kadencje. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w ostatnią środę. Uczestniczył w nich m.in. zarząd spółdzielni oraz koledzy z Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zjawiły się także osoby, które razem z panem Jerzym działały w kole Przyjaciół Radia Maryja. Jerzy Luniak był inicjatorem czwartkowych mszy świętych w intencji Polski. Mimo że w Ukrainie nie ma jeszcze wojny, PEC podnosi po raz pierwszy w 2022 roku opłaty za centralne ogrzewanie. A miało być tak pięknie, przynajmniej przed wyborami. Zarówno Krzysztof Paśnik, czyli ówczesny kandydat na burmistrza i radnego, ale także ówczesny kolejny kandydat na radnego Maciej Polak startowali z Komitetu Wspólny Lubartów i w programie obiecywali. Wspólny Lubartów. Lista numer 15. Zmienimy Lubartów. Bezpieczeństwo, obniżenie opłat i dbanie o wspólny grosz to tylko najważniejsze elementy domu, jaki buduje już od 4 lat kilkadziesiąt osób. To oni potrafili wyjść do ludzi i głośno powiedzieć dość, kiedy podwyższano opłaty za odpady. Powiedzieć nie, kiedy podwyższano opłaty za wodę i ścieki. Oraz powiedzieć basta, kiedy godzono się na coraz większe zadłużenie Lubartowa. Sprzeciwialiśmy się powiększaniu opłat i podejmowaniu szkodliwych uchwał. Władza i większość radnych wiedziało lepiej i robiło swoje, za co teraz płacimy. Władze Lubartowa nie wsłuchują się w głos mieszkańców. Zmieńmy zatem władzę i wymieńmy skład Rady Miasta tak, aby mieszkańcy usłyszeli o prawdziwych problemach Lubartowa. Program wspólnego Lubartowa to obniżka opłat za śmieci, obniżka opłat za ciepło z PEC oraz wodę i ścieki z PGK. Mieszkańcy w owe obietnice uwierzyli. Wspólny Lubartów wygrał wybory. W Radzie Nadzorczej PEC, a nawet jej przewodniczącym, został kandydat na radnego z listy obiecującej obniżki opłat za ciepło. I się zaczęło. Tegoroczna podwyżka opłat to już 3. za kadencji nowej Rady Nadzorczej, ale także za kadencji Paśnika. O ujawnienie przez burmistrza skali podwyżek cen za ciepło apelował podczas ostatniej sesji Tomasiak. Mam również wniosek do pana burmistrza, aby upublicznił działania spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ponieważ nie tak dawno jak w październiku odbyła się debata na sesji Rady Miasta. Byliśmy przekonywani, że jest tak dobrze, że podwyżek nie będzie, a nawet może będą obniżki. Tymczasem wchodzi w życie taryfa i ona obowiązuje od 11 lutego, gdzie 1 gigajoule drożeje o 10%, ponad 10%. Gigajoule drożeje o 10,29,
przesyłowa zmienna o 11,35, a przesyłowa stała o 12,17%, więc to są, nie są małe podwyżki i niestety ta podwyżka zniweluje cały efekt polskiego, te dopłaty i całego pakietu, jaki przygotował rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który miał ulżyć portfelom Polaków w związku z inflacją, która się zbliża, ponieważ przypomnę, że ma być zmniejszony VAT na energię. Ale panie radny, muszę się wtrącić, panie radny. Przypominam panu, że jesteśmy w 8 punkcie i rozumiem, że pan mówi o wolnym wniosku. Ja z pańskiej treści czytam, że to już nie jest wolny wniosek. Niech pan wróci do składania wniosków. Już wracam, jeżeli wybiegłem za daleko, to dziękuję, że pan przewodniczący w odpowiednim chwili wychwycił to moje odbieganie. No, przyjmuję pańskie podziękowanie. Wracam do. Niech pan mówi dalej. A więc mój wniosek jest taki, aby burmistrz opublikował wzrost tych nowych tabel, jeżeli chodzi o energię cieplną, jako podmiot, który w naszym imieniu stanowi walne zgromadzenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, z podaniem również nowych stawek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgodnie z tym punktem wydać pewien komunikat. Informuję, że spółki miejskie stosowne do swoich kompetencji upublicznią informacje, o których tutaj dzisiaj była mowa. I myślę, że w niedługim czasie nasi mieszkańcy takie informacje otrzymają. Dziękuję. Uśmiechnięty burmistrz, który mówił o podwyżkach za ciepło, obiecał, że mieszkańcy dowiedzą się w stosownym czasie po podwyżkach. Do 3 lutego jedyna informacja, jaka pojawiła się na ten temat, znajduje się na stronie PEC. Warto jednak zwrócić uwagę na wyjątkowo ważną dyskusję na temat taryfy. O to, czy w PEC szykuje się podwyżka opłat za ciepło, dopytywał także Tomasiak 2 miesiące temu na sesji październikowej. Niepokoi mnie inna rzecz. 27 lipca 2021 roku prezes Kliza na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwrócił się do tej Rady Nadzorczej z takim oto faktem i powiedział, że istnieje możliwość wzrostu taryfy o 5 zł 18 groszy za gigajoule, czyli o 7,5%. No i teraz mam pytanie, czy ta, i to było w chwili, kiedy była już informacja, bo to tak naprawdę w sierpniu miał zarząd i rada nadzorcza, przepraszam, zarząd, nie rada nadzorcza, w sierpniu miał przedłożyć odpowiednie wnioski, natomiast to wszystko się opóźniło z różnego rodzaju względów. Chciałem się zapytać, czy to jest aktualne, czy też jest nieaktualne, bowiem na tej samej radzie nadzorczej dla odmiany przewodniczący tejże rady, pan Polak, mówi zupełnie coś odmiennego. Że w chwili, kiedy owa decyzja zapadnie, to będzie nawet obniżka opłat za centralne ogrzewanie. Więc chciałem się zapytać, kiedy ta obniżka opłat będzie? Pan radny Tomasiak poruszył jedną kwestię wynikającą z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, w której mowa była ze strony pana prezesa Klizy o możliwej podwyżce taryf za ciepło, a z mojej strony o ruchu w przeciwnym kierunku. Chcę wyjaśnić tę kwestię. Kiedy o tym rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy w określonej sytuacji, w pewnym otoczeniu makro. Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla pedałują. To jest postęp skokowy. Tutaj trudno nawet mówić, gdzie jest jakiś trend. Kiedykolwiek zarysuje się jakiś trend, to natychmiast cena wybija się z trendu w górę. I w związku z tym urząd, można powiedzieć, z marszu akceptuje wnioski o zmianę taryfy. Taki był sens przekazu pana prezesa Klizy na Radę Nadzorczą, kiedy informował o możliwości zmiany taryfy, wzroście cen ciepła 7% bez podejmowania żadnych nadzwyczajnych działań. I tego właśnie dotyczyła ta dyskusja. Dyskusja wtedy sprowadzała się do tej kwestii, czy my jako spółka komunalna stojąca w określonej sytuacji wykorzystamy tę możliwość wzrostu taryfy, czy też nie. I to właśnie w tej optyce, w tej perspektywie wyjścia z systemu handlu do emisji uprawnień do emisji dwutlenku węgla prowadziliśmy dyskusję. Ja wyraziłem wtedy pogląd, by nie podejmować kroków w
w kierunku wzrostu cen ciepła, właśnie mając na uwadze to, że podjęte były już czynności, które miały zmierzać do wyjścia spółki z systemu tego handlu. I oczywistym jest, że w związku z wyjściem spółki z problemu uprawnień do emisji dwutlenku węgla spadną koszty, które dotychczas były na określonym poziomie właśnie w związku z koniecznością zakupu uprawnień. I na lipiec 2021 roku można było przy ówczesnych cenach na przykład jeszcze opału stwierdzać, że kiedy spółka składać będzie nowy wniosek taryfowy, to będzie należało inaczej szacować koszty prowadzonej działalności i ta cena będzie mniejsza. I w tym wątku jakby, żeby wyjaśnić ten element, to chodzi właśnie o to, że nie podjęliśmy dyskusji, znaczy nie podjęliśmy kroków, które były możliwe. Skutkiem tego zaniechania podjęcia tych kroków było to, że nie wzrosła w ciągu tego roku taryfa za ciepło. Tomasiak swoje pytania zadawał 28 października. Polak i Kliza odpowiadali Tomasiakowi także 28 października. Jak usłyszeliśmy od przewodniczącego Rady Nadzorczej w PEC, że na jego wniosek podjęto decyzję, aby nie podnosić opłat ze względu na oszczędności z braku konieczności nabywania uprawnień do emisji CO2, co miało się dla odmiany łączyć ze zmniejszeniem kosztów. Owe zapewnienia padają 28 października 2021 roku. Tymczasem ponad tydzień wcześniej, a dokładnie 19 października 2021 roku, prezes Kliza składa do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o nową taryfę ciepła. Podkreślamy jeszcze raz, że sesja odbywa się tydzień później. Punkt obrad to informacja na temat dostawy ciepła dla miasta przez PEC. Na sesji burmistrz Paśnik, który w spółce jest najważniejszym organem, czyli walnym zgromadzeniem, milczy o złożonym przez PEC wniosku. Przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Polak także nie wspomina, że w URE leży już wniosek. Pary z ust nie puszcza także prezes PEC Lech Kliza. Sesja kończy się bez jakiejkolwiek informacji o tym, jak owa omawiana na sesji dostawa ciepła będzie wyglądała w kolejnym roku. Naszej redakcji jako pierwszej udało się dotrzeć do decyzji prezesa URE o nowych taryfach dla poszczególnych taryf. Po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubartowie, zwanego w dalszej części decyzji przedsiębiorstwem, zawartego w piśmie z dnia 19 października 2021 roku. W sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła zatwierdzam ustaloną przez przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. Czytamy w decyzji prezesa URE. Zerknijmy teraz do taryfy, jaką zaproponował prezes Kliza na najbliższe 12 miesięcy. Zerkamy zatem do wspomnianego wcześniej załącznika. Mieszkańców bloków najbardziej interesuje taryfa A1. Mając jednak na uwadze, że nasz program cieszy się ogromną popularnością także wśród mieszkańców domków jednorodzinnych, omówimy każdą z taryf. Taryfa A1 po podwyżce wyniesie 37,85 zł za gigajoule. Przed podwyżką było to 34,32 zł za gigajoule. Różnica wynosi zatem 3,53 zł za gigajoule, czyli podwyżka wynosi 10,2%. Oprócz gigajoula drożeją także pozostałe opłaty. Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz zaplecze Paśnika blokuje pomoc dla lubartowskiego szpitala. Zanim pokażemy, co wydarzyło się na sesji, posłuchajmy specjalistów o zakup, jakiego sprzętu chodziło na sesji grudniowej oraz co ponownie starano się przegłosować na ostatniej sesji. Znajdujemy się na oddziale pediatrii w szpitalu w Lubartowie. Proszę powiedzieć, jaki tutaj sprzęt jest najbardziej potrzebny? W tym momencie najbardziej potrzebny jest aparat USG do poradni pediatrycznej. On jest potrzebny do tego, żeby wykonywać u dzieci badanie między innymi USG płuc. I dzięki niemu jesteśmy w stanie zaproponować pacjentom dostęp do takiego badania po wypisie z naszego szpitala, który do tej pory, no, ten dostęp jest mocno ograniczony. To pozwoli nam także skrócić hospitalizację, no bo dzieci nie będą musiały oczekiwać na kontrolne badanie, będą mogły pójść na sekwencyjnym leczeniu do domu i na kontrolę wrócić do nas na USG. Czyli w tym momencie takiego aparatu tutaj nie ma, no a ten aparat jest potrzebny, ratuje życie.
czy życie ratuje, to trudno powiedzieć. Raczej pozwala na skracanie hospitalizacji i poprawę znacznie komfortu diagnostyki i terapii. Jeśli chodzi o oddział noworodkowy, w tym momencie najbardziej potrzebujemy infant flow oraz stanowiska do resuscytacji. Stanowisko do resuscytacji służy do przeprowadzenia pierwszych zabiegów resuscytacyjnych, jeśli dziecko tego potrzebuje, tak, zarówno po porodzie fizjologicznym czy cięciu cesarskim. Jeśli chodzi o infant flow, to jest taki sprzęt, który służy do prowadzenia nieinwazyjnej wentylacji, przede wszystkim u wcześniaków. On powoduje, że zmniejsza się częstość intubacji i częstość stosowania mechanicznej wentylacji u wcześniaków, tak. Tyle specjaliści. Teraz zerknijmy, jak na owe potrzeby odpowiedzieli radni. Ja w takim razie chciałbym zapytać się, bo na sesji 2 grudnia padało bardzo dużo informacji dotyczącej naszego wniosku 9 radnych o pomoc, o dotację celową dla szpitala w postaci, ta dotacja miała być przeznaczona na zakup konkretnego sprzętu. Tam chodziło o 294 000. Państwo się wypowiadali, że wszyscy chcą pomagać szpitalowi, że na pewno zajmiemy się tym w nowym budżecie. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. Minęło 2 miesiące, dokładnie bez 2 dni, bo sesja miała, czy może trzech, a nic się w tym temacie nie dzieje. Nic mi na ten temat oczywiście nie wiadomo. Wiem, że padały również takie zarzuty dotyczące pana dyrektora, dlaczego pan dyrektor nie złożył wniosku i nie poprosił o pomoc. Ja wiem na pewno, że pan dyrektor prosił o spotkanie, bo zostałem o tym poinformowany przed sesją 23 grudnia. Prosił o spotkanie z panem burmistrzem. Ja również prosiłem o zaproszenie pana dyrektora Makarewicza na posiedzenie komisji budżetowej. To zaproszenie nie zostało zrealizowane. Twierdzono, że to za późno i tak dalej. Ja wiem, że to było dostatecznie dużo czasu na to. Natomiast nie wiem, czy w ogóle do tego takiego spotkania doszło. Być może, że tak, więc ale z obawy, że jakby zapomnieliśmy o tym, o tej sytuacji, to ja bym chciał taki wniosek, taką poprawkę do tej uchwały budżetowej wprowadzić. Wnioskuję o to, żeby zabezpieczyć w budżecie kwotę 300 000 zł, która będzie wydana na, można to zabezpieczyć, nie wiem, w rezerwie ogólnej, na przykład, to pozostawiam już pani skarbnik do dyspozycji, kwoty 300 000 zł z przeznaczeniem na pomoc dla szpitala naszego w postaci zakupu sprzętu. Tu akurat pozostawiam, nie chcę, żeby państwo myśleli, że narzucam tutaj sposób tej pomocy, więc pozostawiam jakby panu burmistrzowi wolną wolę, w jaki sposób ta pomoc będzie zrealizowana, czy w postaci dotacji celowej, przekazania pieniędzy, czy w postaci zakupu sprzętu i przekazania w formie darowizny, czy zakupu sprzętu i dzierżawy. Różne są możliwości. W każdym razie proponuję, żeby zdjąć równo po 100 000 zł z paragrafów, już sekundkę, transport i łączność, oświata i wychowanie oraz promocja, równe kwoty i przeznaczyć to na
na pomoc, na zabezpieczenie środków, na pomoc dla szpitala. Wpłynęło pismo, w którym pan dyrektor przedstawił nam swoje potrzeby. Jak również za tym pismem, tak jak powiedziałem, pan dyrektor poprosił o to, żebyśmy mogli się spotkać i omówić potrzeby, jakie ma szpital. Oczywiście my bardzo chętnie, bo przystaliśmy na tą propozycję, żeby takie do takiego spotkania doszło, bo taki w 2020 roku, taki teraz wiemy, że pomoc szpitalowi to jest ważna sprawa dla społeczności lokalnej, mając na uwadze, że mamy trudny okres i pandemia nie odpuszcza, więc tym bardziej tego typu pomoc jest wskazana. Spotkanie się odbyło faktycznie 27 stycznia. Pan dyrektor przedstawił potrzeby. Na spotkaniu również uczestniczyli ordynatorzy z kilku oddziałów, którzy bardzo szczegółowo wyjaśnili nam na tym spotkaniu. Na tym spotkaniu byliśmy obecni z panem burmistrzem Małyską, jak również z kadrą medyczną. Bardzo szczegółowo i był pan również, pan radny Czubacki, na tym spotkaniu. Bardzo szczegółowo zostały omówione potrzeby. Każdy sprzęt przez panów ordynatorów i panią ordynator został omówiony. Jakie konkluzje z tego spotkania? Otóż, szanowni państwo, rozumiem, że na tym spotkaniu padły z każdej strony chęć współpracy i to nie podlega dyskusji. Natomiast jednoznacznie zostało wskazane, że taka pomoc czy z naszego samorządu, czy też samorządu innych gmin powiatu lubartowskiego, bo tak należałoby zacząć też rozmawiać, będzie bynajmniej próba podjęta przez szpital, jakby, że ta próba współpracy z innych samorządów również powstanie. My zobowiązaliśmy się do tego, że jak najbardziej znamy potrzeby, chcemy pomóc i takiej pomocy udzielimy. I porozumienie z panem dyrektorem z tego spotkania jest takie, że pan dyrektor nie naciskał na nas, że już natychmiast ten sprzęt ma być w jakimś sensie zakupiony przez nas, bo idziemy w takim kierunku, że najprawdopodobniej to miasto Lubartów taki sprzęt zakupi i przekaże szpitalowi. Wiadomo, że to jest długotrwały proces, tutaj musi być to dobrze przygotowane, to nie może być tak ad hoc zrealizowane. Więc rozumiem, że tutaj dobra wola jest każdej ze stron i pośpiech nie jest wskazany. Warte podkreślenia jest też fakt, że te środki oczywiście miasto znajdą się w budżecie miasta, ale nie dzisiaj, z uwagi na to, że w proponowanych zmianach w tej chwili, jeżeli chodzi o budżet, mamy jasno określone potrzeby. I chciałem zapytać pana radnego Polichańczuka, bardzo łatwo jest zdjąć ze środków oświatowych, tylko proszę mi powiedzieć, jeżeli zdejmiemy z oświaty, to jakby komu nie zapłacimy pensji? Dlatego tutaj wskazuję, że jeżeli ktoś mówi, że należałoby komuś nie zapłacić poborów, tak jak przed chwilą stwierdził to pan burmistrz, a przypomnij, że pan Marek Polichańczuk zgłosił wniosek o zdjęcie 100 tysięcy złotych, a nie miliona złotych, czy 2 milionów, czy 10, czy nie wiadomo jakiej kwoty, to wskazuje, że jeżeli nie z oświaty, to tutaj proszę bardzo, odnajdziemy kilkaset tysięcy złotych, którymi spokojnie możemy zabezpieczyć pomoc dla szpitala. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. No, przyznam się szczerze, że jestem zdziwiony informacjami, które przekazał nam pan radny Czubacki, ponieważ jak rozumiem, uczestniczył on w jakimś spotkaniu, które odbyło się z burmistrzem, z dyrekcją, gdzie były omawiane jakieś tematy związane ze szpitalem,
No i odbyło się to spotkanie i nikt panu radnemu Czubackiemu nie zwraca uwagi, że jako radny wziął udział w spotkaniu organu w postaci burmistrza z organem w postaci dyrekcji szpitala i osób reprezentujących ten szpital, podczas kiedy przypominam sobie, że inni radni byli rugani, chociażby brali udział w różnego rodzaju spotkaniach i byli sponsorami między innymi Miejskiego Klubu Sportowego Lewart, więc nie wiem kogo reprezentował pan radny Czubacki na tym spotkaniu, jakie miał uprawnienie od Rady Miasta, żeby w nim uczestniczyć, no i dlaczego jest traktowany lepiej niż pozostali radni. Natomiast jeżeli rozmawiamy już o tym, co również mówi pan burmistrz, że przecież jest porozumienie, że wszystko zostało dopilnowane, że rozpoczynamy pracę, że wiemy, jakie są oczekiwania ze szpitala, no to chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli tyle rzeczy wiemy, a chcemy zrobić coś więcej, no to idąc praktyką i przedstawianiem opinii, które były nam prezentowane na wielu sesjach Rady Miasta, podobno nic więcej się nie da zrobić, jeżeli są niezabezpieczone środki w budżecie miasta. I do tego byliśmy przekonywani. Tak między innymi byliśmy przekonywani w chwili, kiedy ochoczo był zdejmowany budżet obywatelski, a wcześniej był zapisywany w zeszłym roku. I w chwili, kiedy byliśmy wyraźnie informowani na komisji, że warunkiem tego, żeby rozpocząć jakiekolwiek prace związane z zakupem tego czy owego, takich prac czy innych, czy nawet żeby rozpocząć jakiekolwiek postępowanie przetargowe czy zapytania ofertowe, no to musi być wyraźnie zapisana kwota w budżecie miasta. Bez tego ruszyć do przodu się nie da. Także dziękuję panu Markowi Palechończykowi za zgłoszenie tego wniosku, ponieważ on jest bardzo, uważam, ważny. Ja z tego, co pamiętam, to niestety radni podczas sesji grudniowej, no wbrew temu, co było mówione, byli przeciwko tej pomocy i głosowali przeciwko tej pomocy. Ja wówczas głosowałem za. Dzisiaj zamierzam głosować również za. Wielokrotnie byliśmy informowani, jaki to sprzęt ma się to znajdować. Ja przypomnę, że również wówczas pan radny Czubacki wyraźnie wskazywał, że dyrektor nie wie, czym zarządza i nie wie, jaki sprzęt ma, gdzie później się okazało, że jednak wiedział i wiedzieliśmy my wszyscy, o jaką pomoc wystąpił. No i proszę państwa, jeżeli padła informacja również od pana dyrektora, tak jak później przekazywał dla odmiany pan burmistrz, że również będzie pomoc i prośba o pomoc innych samorządów, no to chwała panu dyrektorowi, bo jak rozumiem, to wszystko, co było podnoszone na sesji grudniowej, już się stało, więc nic, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabezpieczyć te środki. Natomiast chciałem również zwrócić uwagę, że z tego, co dzisiaj słuchałem i jak słuchałem pani skarbnik, no to słyszymy, że środki, które są zabezpieczone, chociażby między innymi na oświatę, są środkami większymi niż jest zapotrzebowanie. Tak jak było w roku ubiegłym również, proszę zwrócić uwagę, że były przeznaczane na poszczególne działania środki finansowe, a później okazywało się, że te środki były zbyt środkami za dużymi, które zostały przeznaczone, były zdejmowane i przenoszone na kolejny rok. No przecież to było realizowane 23 grudnia i wyraźnie wówczas padły uzasadnienia, skąd pochodzą środki, które stanowią dodatkowe przychody, jeżeli chodzi o nasz budżet miasta. Więc tutaj nie widzę żadnego niebezpieczeństwa i opowiadanie, że żądanie od radnego Palichańczyka, żeby powiedział, komu nie zostaną zapłacone pobory, no to z całym szacunkiem to jest klasyczna demagogia, i po prostu no, tego aż się nie da komentować. Wszyscy zdają sobie sprawę, że tak minimalna kwota, którą zaproponował pan Marek Palichańczuk, nie wpłynie w żaden sposób na kogokolwiek pobory, jeżeli chodzi o nauczycieli. Ja nie mogę głosować za wnioskiem o to, żeby z miejskiego autobusu zdjąć środki w wysokości 1/3 przeznaczonych na to. Chwilę temu radny Palichańczuk chciał otwierać 3 linie autobusowe zamiast jednej, a teraz chce praktycznie likwidacji tej pilotażowej, która w tej chwili istnieje. Także ja nie rozumiem za bardzo tego działania. No, trzeba się na coś zdecydować. Albo się tą miejską komunikację wspiera, albo ją się chce likwidować. No bo dla mnie to jest jakiś absurd. Najpierw się odniosę do słów pana Kusyka. Proszę pana, proszę nie wmawiać ludziom,
i rzeczy, które nie zostały powiedziane. To jest czysty populizm, czysta demagogia i wmawianie ludziom, że ktoś chce zlikwidować linię, a niedawno był za trzema, jest po prostu zwykłym nadużyciem. Jeśli się nie ma argumentów, to proszę się lepiej nie odzywać. Natomiast nie mówić czegoś, panie Marku, muszę przerwać, czego nie było. Panie Marku, nie musi pan przerywać. Muszę przerywać. Mam do tego prawo. Proszę pana, niech pan nie sugeruje radnym, czy mają się odzywać, proszę pana, czy nie. Jeśli działają zgodnie z procedurami, to będą się odzywać wedle, proszę pana, zgodności czy z kolejnością zgłoszeń. Dlatego, panie przewodniczący, sam pan, to jest ekspresja sam pan oczekuje równości. Panie radny, ale nie musimy się przekrzykiwać. Proszę nie sugerować radnym, czy mają się odzywać, czy nie. Działają na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Niech pan mówi dalej. Panie przewodniczący, mam prawo używać różnej ekspresji w swoich wypowiedziach i będę tego robił. Więc jeszcze raz powtórzę, jeśli się nie ma argumentów, to lepiej się po prostu nie odzywać. I to jest uwaga. To już brzmi lepiej, słuchamy. No, to jest to samo dokładnie, co powiedziałem, widocznie pan przewodniczący w tej chwili zrozumiał. Ale dobrze, przechodzimy dalej. Proszę państwa, tak samo mówienie, że zabranie z oświaty 100 tysięcy złotych to jest zabieranie komuś możliwości wypłacenia pensji. No proszę państwa, budżet oświaty to jest ponad 40 milionów złotych. Przypomnę panu burmistrzowi, bo może pan nie wie, że te 40 milionów jest wydawane w ciągu 12 miesięcy. Nie w miesiącu styczniu, lutym, w marcu, kwietniu, a bardzo często jeszcze w grudniu, jak się okazuje z doświadczeń poprzedniego budżetu, niektóre pieniądze są niewydawane i przechodzą na następny rok jako wolne środki. Więc zabezpieczenie i zdjęcie z paragrafu dotyczącego oświaty 100 tysięcy nikomu nie odbierze pensji. To jest też zwykły populizm i tylko sugerowanie, że Polichańczuk chce odebrać nauczycielem pensji. Proszę państwa, moja żona jest nauczycielką, więc nie odbierałbym swojej żonie pieniędzy. Za środkami dla szpitala głosowali Robert Błaszczak, Ewa Grabek, Tomasz Krówczyński, Przemysław Kural, Anna Kuszner, Marek Polichańczuk, Wiesława Romańska-Serwin, Jacek Tomasiak i Andrzej Zieliński. Przeciw środkom dla szpitala głosowali Jacek Bednarski, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Piotr Kusek, Renata Mazur, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Siwek, Jacek Tchórz i Krzysztof Rzyśko. Podobno wszyscy są za tym, aby pomóc lubartowskiemu szpitalowi. Za są radni PiSu i Wspólnego Lubartowa. Ich za oznacza, że w chwili, kiedy jest głosowana konkretna poprawka, koalicjanci głosują przeciw. Patrząc na to, co się dzieje w Lubartowie, można śmiało powiedzieć, że zaplecze paśnika jest za, a nawet przeciw. W 2022 roku byli też tacy, co chcieli przejechać się za darmożkę. W ubiegłą niedzielę, w godzinach wieczornych, dyżurny lubartowskiej komendy dostał informację od operatora numeru ratunkowego, informację o tym, że kierujący samochodem marki Mercedes Vito, który znajduje się na ulicy Powstańców Warszawy, zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych w celu ustąpienia przejścia osobom, które znajdowały się tam. I w tym momencie mężczyzna, który szedł jezdnią, młody mężczyzna, wszedł na jego samochód po masce, następnie uszkodził szybę czołową tego samochodu i wszedł na dach. Jak już wszedł na ten dach, z tego dachu nie zamierzał schodzić. Kierujący Mercedesem zapewne był w szoku, a także bał się o swoje zdrowie, więc połączył się tutaj z numerem ratunkowym i jednocześnie zaczął kierować się w kierunku komendy policji w Lubartowie. Gdy był już na wysokości komendy, na skrzyżowaniu operator połączył tego mężczyznę z dyżurnym. Dyżurny, widząc na monitoringu sytuację, że ten samochód podjeżdża z intruzem, można powiedzieć, na dachu pod komendę, wybiegł razem z zastępcą dyżurnego z komendy i policjanci w tym momencie zatrzymali tego mężczyznę. Podczas przesłuchania 30-latek przyznał mundurowym, że nie pamięta dokładnie przebiegu tego zdarzenia i nie wie, co nim kierowało. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty przez właściciela busa zostały oszacowane na ponad 6 tysięcy złotych. 30-latkowi grozi kara
nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pojawiły się szlabany na spółdzielczych osiedlach. Niektórzy porównali je do getta, a inni postanowili osobiście się z nimi rozprawić. Po naszych publikacjach ujawniających proceder niszczenia szlabanów na osiedlach zapanował spokój. Wszyscy pamiętamy szlabanowego ninja, który najpierw mierzył się ze szlabanem, by później zmierzyć się z wymiarem sprawiedliwości. Nie inaczej było z kebabowym gangiem. Tu także najedzonych osiłków dopadły organy ścigania. Szlabany przestały przeszkadzać. Do czasu. W ostatnią niedzielę, kiedy większość z nas, siedząc przed telewizorem, zapewne śledziła dokument Chłopaki do wzięcia, zapewne nie spodziewała się, że w Lubartowie pojawi się także Chłopak do wzięcia. Można wręcz rzec obłędny rycerz Don Quixote. Na filmie widać, jak napojony zapewne hiszpańskim trunkiem szalony rycerz przemierza ulicę Powstańców Warszawy. Nie pędzi on na rumaku, ale wyraźnie widać, że inne rumaki, które mogą gnać po ruchliwej drodze, są mu niestraszne. Mimo mętnego wzroku dostrzega Dulcyneę. Widząc swoją wybrankę, wyraźnie zwalnia, by okazać napotkanej niewiaście swoje wdzięki. Błędnego rycerza, obiekt pachnących alkoholem jego westchnień, mija szerokim łukiem. Szlabanowy Don Quixote po tej zniewadze ostro uderza w ramię, nie wiatraka, a szlabanu. Rozpoczyna się walka ze szlabanem, niczym z olbrzymami. Jednak olbrzym nie poddaje się. Kiedy wydaje się, że bitwa jest przegrana, zamroczony alkoholem, szalony rycerz powraca. Tym razem nieco bardziej teraźniejsze uderzenie. Nie jest to jednak szczyt techniki, a obłędny mściciel nie trafia nogą w olbrzyma. Szlaban olbrzym dostaje nawet strzała między diody. Uff, chyba zamroczone męstwo błędnego rycerza zostało zaspokojone. Nie, to jednak nie koniec. Szlabanowy Don Quixote powraca. Tym razem najpierw zapasy, najpierw unoszenie. Odejście do krawędzi maty, poprawianie stroju, rozgrzanie barków i powrót, by dobić przeciwnika. Trudno określić chwyt, jakim miał być pokonany olbrzym, ale okazuje się, że Don Quixote otrzymuje niespodziewany cios od przedmiotu martwego. Po tym uderzeniu błędny rycerz prawie upada. Z pomocą przychodzi znak, pomaga rycerzowi powstać. Ten ostatni spogląda na swojego przeciwnika. Ta obraza była gorsza niż to, co uczyniła kilka minut wcześniej jego niedoszła wybranka. Kilka oddechów. Sędzia na szczęście nie zdążył wyliczyć zawodnika na deskach. No teraz trzeba zadać śmiertelny cios. Najpierw duszenie w parterze, ale co to? Ja jednak nie walczę z prawdziwym przeciwnikiem, a na dodatek pojawia się ktoś trzeźwy. Ktoś, komu ewidentnie podobają się popisy Don Quixota. Tu kończą się żarty. Mieszkaniec osiedla Powstańców Warszawy zwraca uwagę wandalowi. Krótko rozmawia i zwraca uwagę napitemu chuliganowi, aby nie niszczył tego, co jest mieniem spółdzielców. Bohater, widząc, że wandal nie odpuszcza, odpycha pijanego chuligana. Szlaban ostatecznie nie zostaje wyłamany, jednak zostaje uszkodzony. Z jednej strony pijany wandal, z drugiej trzeźwy obrońca własności spółdzielczej. Tak, dokładnie. I tutaj przede wszystkim z jednej strony krytyka tego, co wyprawiają ci ludzie, bo nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby jak Don Quixote walczyć z jednym z elementów skrzydła, być może pomyliło mu się, że to wiatrak taki leżący na ziemi, ale no, jest to niszczenie mienia spółdzielczego. To są grube pieniądze, to nie są 100 zł, 200, to nie jest jakieś przemalowanie z szprejem kawałka ściany. To ich jedno takie uszkodzenie to jest 6600 zł. I niestety trzeba sobie zdawać też z tego sprawę, że my nasze mienie ubezpieczamy. No i jeżeli przy takim uszkodzeniu wychodzi nam wysoka szkodowość, bo to wpływa na wysoką szkodowość, no to każdy kto wie, że jak zrobi stłuczkę w samochodzie, to już w kolejnym roku nie będzie miał tak atrakcyjnego ubezpieczenia. I u nas też. Jeżeli ktoś to niszczy, no to mieszkańcy też muszą zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli ta szkodowość wzrasta, no to nie będą atrakcyjnie ubezpieczany majątek w kolejnym roku. Na szczęście te sumy udaje się odzyskiwać. Ale z drugiej strony, to co mnie bardzo cieszy, bo ta druga osoba, która szła na spacer z psem, zachowała się bardzo przytomnie. Zwróciła uwagę. Widać było ewidentnie, że ta osoba nie chce słuchać tej osoby. I przyznam się szczerze, że gdybym był na miejscu tego pana, ja bym chyba nie wytrzymał. Ja bym chyba po prostu takiemu łobuzowi to po prostu w zęby. Bo jak można tak bezmyślnie, i to
z tego, co widziałem ten film, on wygląda komicznie, ale podchodzić raz, drugi raz, trzeci raz i po prostu za wszelką cenę chcieć to zniszczyć. Raz się nie poddało urządzenie, drugi raz urządzenie się nie poddało. Za tym drugim nawet widziałem, że oddało. Jeszcze trzeci raz podchodzi po prostu, żeby za wszelką cenę to zniszczyć. No Dulcynea nie chciała go słuchać, omija go szerokim łukiem. Wiatrak go pokonał, więc uznał, że nie ten... Ale finalnie tak naprawdę bardzo przytomnie zachował się ten człowiek. My tutaj jako zarząd, już rozmawiałem z moimi członkami zarządu, przygotowaliśmy nagrodę dla tej osoby. Prosilibyśmy, żeby sama się zgłosiła do nas. Na pewno podzielimy się tą nagrodą. To będzie nagroda finansowa, gratyfikacja finansowa za to, że po prostu zachował się tak rozsądnie, przytomnie i że to, co mnie najbardziej cieszy, że proszę zwrócić uwagę, sami potrafimy zadbać o nasze mienie. Już tam, gdzie są szlabany, to nie są getta, tylko są zadbane osiedla. Ludzie mogą przyjechać, zaparkować, ale chcą po prostu mieć porządek. Jeszcze wiem, że gadła ze mnie, ale to anegdotę taką opowiem. Kiedyś pod szkołą językową też właśnie przyjechał rodzic, przywiózł swoje dziecko z zewnątrz. Nie był mieszkańcem spółdzielni mieszkaniowej. No i stanął na naszym trawniku. Nie dość, że stanął na trawniku, to jeszcze wywalał szkło z samochodu. Na trawnik, na ziemię. I mówię, podchodzę do tego człowieka, mówię, proszę pana, niech pan, mówię, tego nie robi, bo pan będzie musiał tutaj przyjść, nasz gospodarz osiedla, będzie musiał z ziemi to wydłubać, zamiast zająć się innymi rzeczami, będzie musiał to długo sprzątać. Mówię, tym bardziej, że mówię, ma pan śmietnik niedaleko. No i wtedy usłyszałem niecenzurowe słowo na S. Więc ja odpowiedziałem też niecenzuralnie, że jeżeli on tego nie posprząta, to ja zadbam o to, że przyjedzie policja i nałożę na niego mandat i on na pewno będzie szybciej S niż ja miałem S. I powiedziałem, że nie odprowadzę syna na zajęcia, jak wrócę, to chciałbym, żeby to było uporządkowane. I podziałało. Ale niestety musimy właśnie, tak jak w tym przypadku z tym szlabanem, czasami użyć mocnych środków, mocniejszych środków, aby wytłumaczyć coś delikwentom, że naprawdę nie szanują naszego majątku. A czym skończyły się poprzednie uszkodzenia szlabanów? No kończą się na szczęście wszystkie odnalezieniem z pracy, zresztą widzimy, to widać. My mamy już na naszym terenie ponad 200 kamer. Niezależnie, że mamy te kamery przy budynkach wielorodzinnych, to mamy jeszcze bezpośrednio monitorują nam szlabany. I to nie ma trudności, żeby rozpoznać daną osobę, kto to jest. To zajmuje naprawdę krótki okres czasu. Potem ta osoba ląduje w sądzie. Jest sprawa karna. I te wszystkie sprawy skończyły się orzeczeniem naprawy tego mienia i obciążenia finansowymi. To jest 6600 zł. My teraz zakładamy nowe szlabany, one już są. No, udało nam się, tak jak mówiłem, wynegocjować ceny lepsze niż były w poprzednich latach, ale podkreślam jedną rzecz. Na dzień dzisiejszy ceny tych elementów poszły radykalnie w górę. My po prostu wstrzeliliśmy się idealnie z decyzją w zeszłym roku o budowie kolejnych szlabanów, bo mamy wszystko po starej cenie, ale po nowych cenach to już nie będzie 6600. Teraz już będzie to prawie 10 000 zł za naprawienie urządzeń. To nie musi być nie wiadomo jakie uszkodzenie, wyłamanie. Wystarczy, że tak jak ten delikwent tutaj zrobił jedną rzecz. Wygiął ramię w dół, wygiął ramię w górę, idzie całe, wszystkie elementy, które są mechaniczne, zamontowane w podnośniku tego ramienia, uszkadzają się i stąd są tak wysokie koszty. Zresztą widzimy na Szaniawskiego, że już mamy wymieniane nawet całe elementy na nowe elementy. Także no, ci, którzy są tego typu bohaterami, niestety nie opowieści rodem z Hiszpanii, a tak naprawdę dramatów lubartowskich, muszą sobie zdawać z tego sprawę, że będą na pewno ponosili konsekwencje swoich działań.
Naszej redakcji udało się dotrzeć do wyroków z 2021 roku oraz 2022 roku. Pierwszy z nich pochodzi z 29 marca 2021 roku i dotyczy uszkodzenia szlabanu na ulicy Słowackiego 47A. Oskarżonego Miłosza S. uznaje za winnego dokonania zarzuconego mu czynu wyczerpującego dyspozycję artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego skazuje go na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 69 paragrafu 1 i 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 70 paragrafem 1 kodeksu karnego wykonanie tak orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza oskarżonemu warunkowo tytułem próby na okres lat 2. W oparciu o artykuł 72 paragraf 1 punkt 1 kodeksu karnego zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby składając sprawozdania co 3 miesiące. Na mocy artykułu 71 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 33 paragraf 1 i 3 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wymiarze 150 stawek dziennych określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł. Na podstawie artykułu 46 paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie kwotę 6660,45 zł. Drugi wyrok 13 maja 2021 roku dotyczy uszkodzenia szlabanu na ulicy Chopina. Artura Z. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który wyczerpuje dyspozycję artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 64 paragrafem 1 kodeksu karnego. I za to na podstawie artykułu 288 paragraf 1 kodeksu karnego skazuje na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy artykułu 46 paragrafu 1 kodeksu karnego orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę przez oskarżonego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie kwoty 6660,45 zł. Trzeci, najświeższy wydany został 5 stycznia 2022 roku, a dotyczy uszkodzenia szlabanu na ulicy Cmentarnej. Damiana H. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, który wyczerpuje dyspozycję artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego. I za to na podstawie artykułu 288 paragrafu 1 kodeksu karnego, artykułu 37a kodeksu karnego skazuje na grzywnę 200 stawek dziennych, ustalając w oparciu o treść artykułu 33 paragrafu 3 kodeksu karnego wysokość jednej dziennej stawki grzywny na kwotę 15 zł. Na mocy artykułu 46 paragrafu 1 kodeksu karnego orzeka od oskarżonego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie kwotę 6660,45 zł tytułem naprawienia szkody. Był już szlabanowy ninja i kebabowy gang. Teraz pora na Don Kiszota z Lubartowa, który w niedzielę stoczył swoją walkę ze szlabanem za moimi plecami. I choć było wesoło, to każdy z nas czuje złość wobec osób, które niszczą nasze spółdzielcze mienie. Tym bardziej, że tu żyjemy i mieszkamy i chcielibyśmy, aby to, co finansowane jest z naszych pieniędzy, służyło nam wszystkim jak najdłużej. Każdego z nas krew zalewa, kiedy widzimy, jak postępują wandale i każdy ma ochotę nie tylko odepchnąć wandala, ale wręcz użyć mocniejszych środków i oduczyć na zawsze niszczenia czyjejś własności. Na szczęście są tacy mieszkańcy, jak ten przy ulicy Powstańców Warszawy, który zareagował, kiedy należało zareagować. Dla kanału S, Bartosz Giza. Od ponad roku na terenach spółdzielni działają szlabany. Mowa o osiedlu Garbarskim, Szaniawskiego, Zgodzie oraz tzw. Starym Powstańców Warszawy. Mieszkańcy w końcu mogą parkować na terenach, za które płacą podatki i utrzymują na nich czystość. Od grudnia zeszłego roku trwają prace na pozostałych osiedlach. Szlabany już stoją, a coraz więcej mieszkańców zadaje pytanie, kiedy w końcu system zadziała. Tak, jesteśmy na osiedlu Cicha, kończy się, dobiega końca inwestycja, zostały z tego co wiem dwa szlabany do realizacji, pętle indukcyjne zostały praktycznie wszędzie już założone. Warunki atmosferyczne na to pozwalają. Natomiast musi jeszcze być zakończona pętla indukcyjna i założona tutaj po mojej lewej stronie, tam gdzie znajduje się szlaban przy spółdzielni mieszkaniowej. Tam mamy inaczej niż na innych osiedlach asfalt, a nie kostkę, więc trzeba rozebrać ten asfalt. A nie chcemy doprowadzić do takiej oto sytuacji, żeby system działał też częściowo. Więc kończy się inwestycja na osiedlu Cicha i myślę, że w przeciągu, nie chcę mówić miesiąca, ale kilku tygodni rozpoczniemy akcję z wydawaniem pilotów. Pan burmistrz mówi o getcie, a czy mieszkańcy podzielają opinię włodarza?
No właśnie, wielokrotnie odwiedzam osiedla Chopina, gdzie widzę, że na parkingu naprzeciwko liceum nie ma już problemów z parkowaniem, gdzie młodzież nie zajmuje miejsc osób, które mają uprawnienia do parkowania, a jest to najgorsze osiedle pod względem oczywiście ilości miejsc parkingowych, przeliczając na metry kwadratowe nieruchomości. No, osiedle Zgoda to był wręcz koszmar parkingowy. Proszę tam pojechać rano, po południu lub wieczorem i zobaczyć, czy mamy koszmar parkingowy, czy też mamy raj parkingowy, a nie piekło, tak jak było to do niedawna, i czy mieszkańcy są z tego powodu niezadowoleni. Podobno miały nie wjeżdżać jedne pojazdy, drugie, trzecie, piąte. Ja w życiu nie powiedziałbym, że to są getta. Nigdy nie powiem też, że ktoś, kto buduje dom jednorodzinny i zamyka furtkę za sobą, to ma również getto, ponieważ chce za to, za co płaci wokół swojego domku jednorodzinnego, chce mieć prawo wyjść na trawnik i widzieć ten trawnik zielony, a nie zdeptany przez osoby, które nie są uprawnione do tego, żeby niszczyły to wszystko. Czy nie chciałby pewnie, żeby jego piękne krzaczki, które sobie nasadził obok garażu, były rozjeżdżane przez obce auta i żeby te obce auta zajmowały mu możliwość wrócenia do domu swobodnego, wypoczęcia, i żeby na drugi dzień mógł pójść dalej. I zapewne nie byłby też zadowolony z tego, gdyby okazało się, że nie daj Panie Boże, przez jego działkę da się sobie skrócić drogę pomiędzy jedną ulicą a drugą i zrobić sobie tak naprawdę rajdy samochodowe i korzystać z tego, za co on płaci. Płaci za skoszenie tego trawnika, za posadzenie tej roślinności, za odśnieżenie, za posprzątanie tego terenu. No więc chyba powinien mieć prawo, żeby pod swoim własnym domem zaparkować. I tylko o to w tym wszystkim chodzi. Tu nikt nikogo na siłę nie zamyka. To nie są żadne getta. A szlabany rozwiązały ogromne problemy z parkowaniem właśnie na tych osiedlach. Tak, rozwiązały. No i te, mam nadzieję, że teraz rozwiążą na kolejnych. No. Wczoraj byłem na, właśnie sprawdzałem, jak to wygląda naprzeciwko szkoły zawodowej. Naprawdę, proponuję, żeby tym wszystkim, którzy gdzieś tam jeszcze, bo słyszałem, że tam się urodzą różnego rodzaju pomysły, żeby to krytykować, żeby poszedł na tamte osiedla i posłuchał mieszkańców. Posłuchał osiedlu, o mieszkańców, którzy mieszkają naprzeciwko szkoły zawodowej tutaj przy ulicy 1 Maja, ale żeby posłuchał również mieszkańców, którzy mieszkają przy łączniku pomiędzy ulicą 1 Maja a ulicą Lubelską. Łączniku to nie jest łącznik, to jest droga wewnątrzosiedlowa, to nie jest żaden łącznik. Ja używam słowa, którego w ogóle nie powinienem użyć, ale niech posłucha tych osób, które boją się, muszą odskakiwać na bok, mimo że są to, przypominam, ciągi pieszo, jezdne. Więc na tych wszystkich ciągach komunikacyjnych najpierw pierwszeństwo ma pieszy, a dzieci nie mogą się bać wychodzić z własnych latek schodowych. I tak jak w przypadku pozostałych osiedli, tak jak w przypadku Zgody, te problemy lada dzień znikną. Za chwilę ruszy akcja wydawania pilotów. Na co powinni zwrócić uwagę nowi użytkownicy systemu? Tak jak użytkownicy, którzy dzisiaj już z tego korzystają. Przede wszystkim należy zachowywać się rozsądnie i przestrzegać regulaminu. Regulamin wyraźnie wskazuje, że naklejkę, którą będziemy wydawali łącznie z pilotem, należy przykleić na przedniej szybie auta, tak żeby można było korzystać z tych miejsc parkingowych, wjeżdżać, żeby nie było wątpliwości, że to ten samochód jest uprawniony do korzystania z tych miejsc parkingowych. I druga rzecz, ponieważ niestety to, co dzieje się, no tutaj jesteśmy na osiedlu Cicha akurat, i to, co dzieje się na tym osiedlu, gdzie masowo parkują między innymi osoby przyjezdne do Lubartowa, które korzystają ze szpitala i z przychodni, no to pamiętajmy, że drogi przeciwpożarowe były budowane nie po to, żeby były zastawiane. Drogi pożarowe są od tego, żeby były drogami drożnymi. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w 2014 roku, kiedy przystępowaliśmy do rewitalizacji naszych osiedli, wskazywaliśmy na różnego rodzaju nieprawidłowości, kiedy było to kończone. Na początku mieszkańcy to zrozumieli. Ja wiem, że dzisiaj nie mają gdzie zaparkować, bo są ich miejsca parkowane, więc jeszcze nie w każdym miejscu tak intensywnie staramy się działać, żeby wykluczyć to łamanie prawa. Natomiast pamiętajmy, że z chwilą uruchomienia tego systemu, no
nie będzie sytuacji takiej, żeby brakowało miejsc parkingowych, więc nie parkujemy do pod klatką schodową. Czasami mam wrażenie, że niektórzy z mieszkańców to najchętniej nie tylko by wjechali do klatki schodowej, ale wręcz jakby była winda, to by do windy jeszcze samochodem wjechali na górę i wjechali do własnego mieszkania. Może troszkę to przerysowuję, ale musimy zapamiętać jedną rzecz. To są drogi przeciwpożarowe. I mieliśmy już niestety taki przypadek na jednym z osiedli już po rewitalizacji, gdzie samochody niewłaściwie postawione blokowały akcję służb ratowniczych. Do tego nie wolno dopuścić. I na pewno jeszcze jedna rzecz. Z chwilą, kiedy rozpoczniemy wydawanie pilotów, należy zachować spokój. Będziemy to pomalutku wydawali. Nie będziemy zamykali w ten sposób, że zamkniemy naraz wszystkie osiedla, tylko tak, jak była realizowana inwestycja, najpierw wydamy na Lubelską 1 maja, zamkniemy. Potem wydamy na Zacisze, zamkniemy. I potem wydamy dopiero na Cichą i zamkniemy. Więc to będzie wszystko na spokojnie, bez jakiegoś szaleńczego tempa, dlatego należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Na osiedlu Cicha dobiegają końca prace przy szlabanach. Niebawem pacjenci szpitala, klienci okolicznych sklepów czy pracownicy instytucji w sąsiedztwie kolejnych osiedli nie zajmą już prywatnych terenów członków spółdzielni mieszkaniowej. Sami członkowie nie będą już krążyć po osiedlu i ścigać się z uczniami okolicznych szkół, kto pierwszy zajmie osiedlowy parking. Dla kanału S, Bartosz Giza. PEC uruchamia inwestycje za 16 milionów złotych i zapowiada, że ciepło będzie wytwarzać z gazu, a paśnik po raz kolejny obiecuje obniżki. Już za rok pójdziemy do urn wyborczych. W powietrzu już czuć zapach kampanii wyborczej. Jak twierdzą specjaliści od marketingu politycznego, ci, którzy chcą utrzymać władzę podczas tego okresu, będą dla nas mili, dobrzy i obiecają nam wszystko. Tak też to, co się wydarzyło podczas spotkania z niektórymi mediami, określili czytelnicy jednej z gazet. Zanim przywołamy owe komentarze, zerknijmy, co obiecał nam po raz kolejny kończący kadencję paśnik. Skupili się niektórzy na tym, jak to jest źle, a dzisiaj pokazujemy, jak jest faktycznie, czyli co zarząd spółki na czele z przewodniczącym Rady Nadzorczej panem Maciejem Polakiem realizuje, co wykonuje, jakie działania, jakie prace zostały poczynione chyba w najważniejszym aspekcie, czyli takim, jaki ja obiecywałem w kampanii wyborczej, czyli że obniżymy ceny ciepła. Tak, to nie wypowiedź z ostatniej kampanii wyborczej, a z ratusza i to sprzed miesiąca. Przywołajmy jeszcze raz owe słowa jeszcze urzędującego burmistrza. Skupili się niektórzy na tym, jak to jest źle, a dzisiaj pokazujemy, jak jest faktycznie, czyli co zarząd spółki na czele z przewodniczącym Rady Nadzorczej panem Maciejem Polakiem realizuje, co wykonuje, jakie działania, jakie prace zostały poczynione chyba w najważniejszym aspekcie, czyli takim, jaki ja obiecywałem w kampanii wyborczej, czyli że obniżymy ceny ciepła. Rąbka tajemnicy, co będzie działo się w PEC, zdradził jej prezes, który stoi na czele zarządu. Budowa wysokosprawnej kogeneracji wiąże się z wybudowaniem nowego, można powiedzieć, dla przedsiębiorstwa źródła ciepła, jakim będą kogeneratory gazowe, czyli tak naprawdę 4 silniki gazowe produkujące ciepło na potrzeby miasta. Część jakby węgla zużywanego do tej pory na ten cel poprzez jakby uruchomienie kotłów węglowych nie będzie wykorzystywana. Na dzień dzisiejszy mamy poprzez działania, świadome działania przedsiębiorstwa, doprowadziliśmy do tego, że zlikwidowaliśmy 3 z 6 kotłów węglowych. Przedsiębiorstwo na dzień dzisiejszy pracuje tylko i wyłącznie 3 kotłami węglowymi. Potwierdzam, że jakby jeśli chodzi o kogeneratory, to są jakby silniki gazowe, czyli paliwem będzie gaz. Natomiast co do kotłów węglowych, to będą pracowały 2 kotły jakby węglowe i kocioł, jakby, którego praca będzie wspomagana współspalaniem biomasy. Nieco inne informacje niż te o rzekomej obniżce cen ciepła podczas tego samego spotkania w gabinecie jeszcze urzędującego burmistrza przekazał przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To projekt, który w pełni wpisuje się w europejskie wymagania dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla.
i który jednocześnie pozwala utrzymać w ryzach ceny ciepła. Utrzymanie cen w ryzach brzmi zupełnie inaczej niż to, co powiedział Paśnik. Ja obiecywałem w kampanii wyborczej, czyli że obniżymy ceny ciepła. Polak podczas tego samego spotkania sam przypomniał, że ceny w PEC tylko w tym roku wzrosły o, według niego, średnio o 10%. Odbiorca ciepła z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej z pewnością zdążył się już zapoznać z informacją, że średnia cena ciepła netto wzrosła w tym przedsiębiorstwie o 10% w tym roku. Z owych wypowiedzi dowiadujemy się, że nowe kotły zakupione przez PEC będą zasilane gazem. Owa zapowiedź brzmi dziwnie, a wręcz może wywołać zdziwienie wśród tych, którzy śledzą, co publikowane jest w miejskim organie samorządowym. 10 lutego na okładce owej gazety czytamy: ciepło z PEC tańsze od gazu. Mieszkańcy zasobów spółdzielni mieszkaniowej będą nadal otrzymywać ciepło z PEC, które w przeciwieństwie do gazu jest najtańszym źródłem ogrzewania budynków. Czytamy w samym artykule autorstwa Sylwii Cichoń. Mijają 2 tygodnie i ta sama gazeta także na okładce wskazuje, że PEC przechodzi na kotły gazowe. Powstaną 4 kogeneratory, silniki gazowe. W przedsiębiorstwie energetyki cieplnej pozostanie na razie 1 kocioł węglowy, w którym będzie spalana także biomasa. Czytamy w artykule. Gazeta przywołuje także obietnicę Paśnika o obniżce cen ciepła. Naszej redakcji udało się dotrzeć do szczegółowych rozwiązań, jakie mają być zastosowane w PEC. Spółka zamierza zastąpić kotły na węgiel 4 kotłami o mocy cieplnej 4,8 MW. Nie padła odpowiedź, jak owa inwestycja wpłynie na koszty ciepła, a dokładnie jaki wpływ na cenę za ciepło będzie miał fakt uzupełnienia środków trwałych w PEC o, uwaga, prawie 16 milionów złotych. O skali podwyżek, ale także o wątpliwościach związanych z zamieszaniem wokół prawdziwych kosztów nasza stacja mówiła już kilkukrotnie. W chwili, kiedy Paśnik złożył swoją obietnicę, zareagowali mieszkańcy Lubartowa. Obecny burmistrz z Lublina, któremu się wydaje, że jest taki bystry, zatrudnił prezesa Spuław, człowieka, który na niczym się nie zna, a z zawodu jest prezesem z polecenia. Mało tego by było, na przewodniczącego Rady Nadzorczej dał swojego kolegę, z którym startowali do wyborów. To jak ma być dobrze? Teraz przed wyborami robią sobie fotki, mówiąc, że chcą coś zrobić dla mieszkańców Lubartowa. Póki co robią, ale dla siebie, to znaczy biorą sporą kasę ci trzej panowie. Skomentował spotkanie Klizy, Paśnika i Polaka uczestnik forum Wspólnoty Lubartowskiej. Obniżymy ceny ciepła, zapowiada kończący swoją kadencję na fotelu burmistrza Paśnik. Pada ważna obietnica, składana jest ona 4 lata po tym, jak z ust tego samego Paśnika słyszeliśmy o obniżkach wody, ścieków, śmieci i ciepła. Od tamtej obietnicy za owo ciepło płacimy 30% więcej. Jeżeli uwierzymy w to, co jest zapowiadane, to zapewne już niebawem tylko za ciepło zapłacimy o owe 30% mniej. Czy możemy wierzyć w obie obietnice? Czy być może zaczęła się już kampania wyborcza? Na owe pytania zapewne każdy z nas zna już odpowiedź i podziękuje za owe obietnice, wrzucając w przyszłym roku kartę do urny. Jak można być takim idiotą? To słowa, które padają podczas obrad sesji Rady Miasta, ale to była awantura. Napięcie podczas ostatniej sesji szczególnie mocno dało się zaobserwować u radnego Grzegorza Gregorowicza, który niemal od początku obrad strofował radnych, nie pozwalał im zabrać głosu, a w chwili, kiedy sam mówił nie na temat, zakrzykiwał tych, którzy wskazywali, że sam narusza zasady obradowania. Zerknijmy, co działo się na wtorkowej sesji. I tutaj absolutnie, panie radny Piotr Kusyk, tu nikt nie chce wzbudzać jakichś emocji czy czegokolwiek innego. Natomiast ja pytałem o te kwestie związane z zabezpieczeniem środków na wypadek agresji sowieckiej na Polskę. Dlaczego? Ponieważ myli się pan i my leżymy na szlaku działań wojennych. Nie mam zamiaru na sesji Rady Miasta mówić, gdzie są sytuowane dzisiaj rakiety przeciwlotnicze. Ja proponuję, żeby każdy z nas odwiedził te okoliczne miny i rozejrzał się, bo to jest tajemnica oczywiście. Na jedną rzecz, że jeżeli spojrzymy na Lublin, to proszę zwrócić uwagę, że już 28 lutego, czyli chwilę po tym, jak wydarzyła się rzecz trudna dla narodu ukraińskiego, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwrócił panu uwagę moją wypowiedź. Przywołuje pan na tą rzecz. Panie radny, przywołuje pan do rzeczy. Po raz drugi pan przywołuje do rzeczy. Po raz trzeci pana przywołuje do rzeczy. Oddam głos panu radnemu Tomasiakowi. I proszę wyłączyć mikrofon. Proszę państwa, przechodzimy do dalszego obradowania.
Pan radny Tomasiak ma odebrany głos. Poczynaniom Gregorowicza w stosunku do Tomasiaka sprzeciwiło się kilkoro radnych. Ja cały czas stoję na stanowisku i obojętnie, czy to będzie radny Tomasiak, czy radny Gregorowicz, jestem przeciwny odbieraniu w ten sposób głosu. Radny wypowiadał się na temat, zgodnie rozmawiał o budżecie, niezgodnie z prawem odebrał mu pan głos. Na za chwilę pan zabrał głos, panie przewodniczący, i mówił pan w dużej części również poza tematem. Niestety pan sobie głosu nie może zabrać, a szkoda. Więc bardzo proszę, trzymajmy się prawa, procedur i tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Szkoda, że tyle na dzisiaj, bo panie Marku, mamy jeszcze szereg uwag. No rozumiem, że pan mnie prowokuje, czekając na sugestie typu... Ja pana nie prowokuję, niech pan wyluzuje. Pana prowokuje mnie pan, wzywa pan, żeby nie mówić tego... Wzywam pana do mówienia na temat. Proszę pana, proszę nie zabierać głosu, gdy pana do tego nie wezmę. Proszę pana, nie może pan namawiać mnie, żebym ja zabierał głosu radnego albo mówić mu, co ma... Radny doskonale sam wie, co ma mówić, więc tak samo dotyczy to również mnie. Ja w tej chwili proszę o głos panią Ewę Grabek. Tak, jestem już. Panie przewodniczący, my wszyscy radni mamy takie samo prawo głosu, a więc proszę włączyć mikrofon panu Tomasiakowi, aby mógł kontynuować swoje wypowiedzi pani radna, w sprawie budżetu. Pani radna Grabek. Dyskutuje pani w temacie, proszę panią, oczywiście. Wieloletniej prognozy budżetowej bądź budżetu. Natomiast nie dotyczy pani wypowiedź, nie powinna uprawnień przewodniczącego. Niech pani mówi na temat. Ja zwracam panu uwagę, ponieważ pan Tomasiak chce się wypowiedzieć. Przywołuję panią do rzeczy, proszę mówić na temat punktu, o którym dyskutujemy, czyli o prognozie finansowej i o budżecie. Tak. A więc o prognozie finansowej jeszcze dopowiem tyle, że zabierałam głos w sprawie uchodźców i zostałam tutaj w pewnym momencie zripostowana przez panią Pasikowską, że mamy jakąś chęć podważenia polskiego rządu. Nie, to jest mój obowiązek. Mój obowiązek dowiedzieć się, dopytać się, mój obowiązek jako radnej miasta, abym mogła się jak najwięcej dowiedzieć na temat biegu spraw w tej chwili, jakie się dzieją, na temat, czy mamy zabezpieczenia, czy też nie, bo i uważam, że nasz rząd działa opieszale. Ale pani radna, proszę się włączyć. Pani radna Grabek. Ale pani radna, proszę się. Odbierze mi pan głos, tak? Nie, proszę reagować na proszę pani, sugestie prowadzącego. Zgodnie z artykułem 20, paragrafem 29 ustęp 6, przewodniczący może zabierać głos w każdym momencie obrad. Proszę reagować na to, co ja mówię. Mówimy o prognozie finansowej i o budżecie. Być może, choćby na pani wniosek, ja nie widzę przeszkód, żeby na przykład poświęcić odrębny punkt sesji dotyczący sytuacji wojny na Ukrainie. Ale dzisiaj i teraz rozmawiamy o projekcie prognozy finansowej i o zmianach w budżecie. I proszę się na tym skupić, a nie udzielać politycznych ocen, czy rząd zachowuje się dobrze, czy nie. Nie dotyczy to naszej kompetencji więcej. Nie dotyczy do tego punktu, w którym obradujemy. Proszę naprawdę wrócić do obrad, czyli do prognozy i do budżetu. Już mnie pan wybił z myśli, także ja pomyślę i ponownie się zgłoszę. Dziękuję bardzo. Proszę włączyć mikrofon panu Tomasiakowi. Jeszcze raz pani mówiłem, że przekracza pani swoje uprawnienia. Pani takie same mamy uprawnienia wszyscy. Proszę panią. A pani jest przewodniczącym wybranym przeze mnie, panie przewodniczący. Ale pani skończyła już? Tak, skończyłam. Dziękuję. Pani Wiesława Romańska-Serwin. Pani radna, słuchamy. Tak, witam wszystkich jeszcze raz. Ja chciałabym powiedzieć, że nie zgadzam się na prowadzenie w ten sposób sesji. Jestem przeciwna w sprawie odebrania głosu radnemu Tomasiakowi. Pani radna Serwin, przywołuję panią do rzeczy. Rozmawiamy o prognozie finansowej i o zmianach w budżecie. Proszę mówić na ten temat. Dobrze, tylko chciałabym to powiedzieć i będę mówić na temat. Nikomu pan nie zabiera głosu. Proszę panią, jeszcze raz pani mówi, nie może pani sobie robić przerwy wypowiedzi dotyczącej prognozy finansowej i budżetu. Proszę mówić na temat.
tylko po prostu nie zgadzam się na traktowanie. Pani, czy ja do wiadomości rozumiem. Niech pani mówi o prognozie finansowej. A drugich nie, proszę pana. No. Pani, dlaczego inni radni mówią nie na temat, pan nie przerywa? Nie radna, przywołuję panią do rzeczy. Dobrze, że pan mnie przywołuje, ale po prostu pan ma taki sposób prowadzenia sesji. Proszę panią, przywołuję panią do porządku. Dobrze. Ale chciałabym, żeby pan przywrócił głos radnemu Tomasiakowi. Proszę panią, to wszystko, dziękuję. Do ogromnej awantury doszło w chwili, kiedy okazało się, że nie na temat mówi Gregorowicz. Temu ostatniemu zwrócił uwagę Polichańczuk. Ja jako radny Gregorowicz, bo nie widzę już, ja jako radny Gregorowicz jeszcze zgłoszę w temacie dotyczącym zmian w budżecie, konkretnie dotacji na szpital. Proszę państwa, pan radny, pan Polichańczuk dalej mówi, że twierdzi, że pieniądze były kiedyś, ale trzymaliśmy ze względów politycznych na tę chwilę, nie dostarczając żadnych dowodów. To jest właśnie demagogia, to jest nakładanie emocji, to jest czynienie zarzutów komuś, które nie mają związku z faktami. Musi... O budżecie, panie nie wykazał, panie Polichańczuk. Panie przewodniczący, rozmawiamy o budżecie czy o prognozie finansowej? O budżecie. Mówimy... Mówimy o zmianie w budżecie. No właśnie, proszę pana, chyba nie. Proszę pana, mówimy o zmianie w budżecie dotyczącej 300 tysięcy na szpitala. To jest temat szeroki i oczywiście ma pewne wycieczki czy wybiegi, ale związane z tym tematem. Więc ale proszę, mówi pan nie na temat. Proszę pana, ja to oceniam. Proszę zabierać głos wtedy, gdy panu ten głos będzie udzielony. Wróćmy do tematu. Zgłosił się pan Jacek Tomasiak, którego pan nie zauważył 300, też. Ale panie radny. Przywołuję pana do rzeczy, proszę nie zabierać głosu bez udzielenia zgody pana przewodniczącego. Tak to wygląda. Pan Jacek Tomasiak miał głos odebrany i do czasu głosowania nie będzie ten głos już mu udzielony. Tak to wygląda od strony prawnej. Na jakiej podstawie? Wielokrotnie pan zarzuca władzom tego miasta naruszenie prawa, ale jakoś pan nie zarzucam. Ja panu zarzucam naruszenie prawa. Czekamy. Pana czeka, aż pan to wykaże przed odpowiednimi organami. Wróćmy do tematu. Jeśli chodzi o Państwa, rutyna mikrofon. Proszę państwa, bo będę zmuszony odebrać głos. Wróćmy do tematu. Jeśli chodzi o 300 tysięcy na szpital, zmiany w budżecie, jestem jak najbardziej za tym, proszę państwa. Mimo że właśnie, bo to jest demokracja, to nie jest anarchia. Koalicja rządząca Lubartowem uznała, że proszę państwa, należy dać te 300 tysięcy, ale nie dać do szpitala. Gregorowicz w dalszej części zamiast dyskutować o zmianach w budżecie zajął się planem naprawczym szpitala czy brakiem sprawozdań finansowych jednostki, która jest jednostką organizacyjną powiatu lubartowskiego, a nie miasta Lubartów. Szpital podlega programowi naprawczemu na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Tego programu naprawczego nie ma, a też panie przewodniczący, odbiega pan od tematu. Panie, ale panie radny, no rozumiem. No za to pan odebrał głos panu Tomasiakowi. Panie radny, proszę nie zabierać głosu, ja mówię o 300 tysiącach, które dajemy... Pan mówi o sprawozdaniu finansowym szpitala. Przewodzę pana do rzeczy, proszę się nie odbywać. Panie Kopolichańczuk, proszę przestać przeszkadzać. Ja nie przeszkadzam, ja bym chciał, żeby sesja się... Panie Polichańczuk, nie jest pan tutaj sam. Panie Polichańczuk, nie jest pan tutaj sam. Panie Kusyk, proszę o spokój. Na koniec dodam, że pan przez 70% swojej wypowiedzi mówił nie na temat, natomiast za to pan odbiera głos pan innym radnym. Ja nie podważam pana kompetencji, ja tylko proszę, żeby pan traktował wszystkich radnych równo i zgodnie z prawem, żeby reagował pan na tak samo panie na odzywki radny, innych radnych, jak na radnych opozycyjnych. Dziękuję bardzo. Pańska wypowiedź jest uznana z poprzednich pańskich wątków, więc nie ma potrzeby, żeby pan nie mówił na temat. Proszę państwa, przystępujemy tu widzę, że zgłosił się do dyskusji Jacek Tomasiak. Zamknąłem dyskusję, pan Jacek Tomasiak miał odebrany głos, więc nie ma... Dużo wcześniej się zgłosił. Proszę panią, nie ma pani głosu, nie udzieliłem pani, zamknąłem dyskusję. Dyskusja zamknięta. Oczywiście, żeby panie taką wszystkich traktował. Proszę panią, zamknięta dyskusja, nie ma pani prawa głosu. W tej chwili proszę mi odebrać. Proszę biuro obsługi, żeby przygotowało głosowanie i odblokowało możliwość głosowania
panu radnemu Tomasiakowi. Okazało się, że Tomasiak wbrew temu, co powiedział Gregorowicz, nie mógł wziąć udziału w głosowaniu, o czym próbowała powiedzieć radna Wiesława Romańska-Serwin. Jeszcze pan Rzyśko Krzysztof. Proszę państwa, dobrze. Pan Jacek Tomasiak też nie wcisnął. Proszę państwa, rozumiem. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej? Niech naciśnie zielony prostokąt. Kto przeciw, czerwono-różowy, to się wstrzymał pomarańczowy. Chciałabym zgłosić, że gdy było głosowanie w punkcie 4, podpunkt 6.7, radny Tomasiak nie mógł się zalogować i nie mógł wziąć udziału w głosowaniu. Dziękuję. W trakcie głosowania Tomasiak miał wciąż wyłączoną możliwość zabrania głosu. Nie mógł głosować. Na znak protestu wyświetlił kartkę z napisem: Gregorowicz nie ma prawa odbierać głosu. Chciałem oświadczenie wydać. A mianowicie nie zgadzam się na takie traktowanie jako radny Rady Miasta Lubartów oraz prowadzenie obrad przez pana Gregorowicza w taki oto sposób, że odbiera mi się głos, jak i jednocześnie nie wyrażam zgody na to, aby dokonywano takich oto operacji, że uniemożliwia mi się możliwość oddania głosu. W chwili, kiedy radna Serwinowa podnosiła argument i prosiła o to, żeby oddać głos i pytała w jaki sposób oddaje głos w poszczególnych sprawach, nikt nie chciał wysłuchać jej, nikt nie przyjął tego, mało tego, niektórzy radni uznali, że jest to na tyle śmieszne, że należy śmiać się po prostu z tego, że ktoś z radnych nie ma prawa wziąć udziału w głosowaniu. To było chwilę po tym, jak przewodniczący odebrał mi głos, a później nie mogłem dokonać potwierdzenia kworum na moim komputerze i dzwoniłem do pani radnej, aby interweniowała. Niestety inaczej jak w przypadku innych radnych, którzy nie mogą się zalogować, wówczas jest przyjmowany głos taki, gdzie można powiedzieć, jak się głosuje. W moim przypadku miałem wyłączony mikrofon, więc nie mogłem nic powiedzieć. Kiedy interweniowała radny, zbyto to śmiechem. Jest mi bardzo przykro z tego powodu i uważam, że głosu również nie powinno mi się odebrać. Tym bardziej, że nie mówiłem w jakiejś sprawie drugorzędnej, a mówiłem o tym, z czym zwracają się do mnie mieszkańcy Lubartowa. Mają prawo mieć tego typu obawy, stąd mój wniosek teraz. Wróćmy jeszcze raz do najbardziej gorącego fragmentu debaty i posłuchajmy, co mówi Lucyna Biskup, skarbnik Urzędu Miasta. Więc proszę, ale mówi pan nie na temat. Proszę pana, ja to oceniam. Proszę zabierać głos wtedy, gdy panu ten głos będzie udzielony. Wróćmy do tematu. Zgłosił się pan Jacek Tomasiak, którego pan nie zauważył też. Ale panie radny, przywołuję pana do rzeczy, proszę nie zabierać głosu bez udzielenia zgody pana przewodniczącego. Tak to wygląda. Pan Jacek Tomasiak miał głos odebrany i do czasu głosowania nie będzie ten głos już mu udzielony. Tak to wygląda od strony prawnej. Na jakiej podstawie? Wielokrotnie pan zarzuca władzom tego miasta naruszenie prawa, ale jakoś pan nie zarzuca. Ja panu zarzucam naruszenie prawa. Czekamy, aż pan to wykaże przed odpowiednimi organami. Wróćmy do tematu. Proszę państwa, bo będę zmuszony odebrać głos. I jeszcze raz fragment z idiotą. Wypowiedź Lucyny Biskup, która w mieście pełni najważniejszą funkcję, wszak tak określa się skarbników miasta, padła w trakcie wypowiedzi radnego Polichańczuka. Ktoś kiedyś na jednym z forów stwierdził, że urząd za moimi plecami to cyrk. My takich określeń nie używaliśmy. Po ostatniej sesji, raczej po tym, co działo się podczas podobno sesji, na nasze usta cisną się określenia z pewnością niecenzuralne, z pewnością nacechowane emocjami. Wszak to z naszych podatków utrzymywani są radni, ale także pracownicy Urzędu Miasta, w tym skarbnik miasta, który zgodnie z wymogami powinien posiadać znajomość języka polskiego. Lucyna Biskup udowodniła podczas sesji, że ów język zna i ciekawe, czy za określenie innych ludzi mianem idiotów otrzymała ponad 8 tysięcy złotych nagrody. Biało-niebiescy powrócili na murawę. W meczu 19. kolejki w ramach czwartoligowych rozgrywek Lewart wygrał z Orlętami Łuków 4-0. Na szerszą relację z meczu zapraszamy już dzisiaj po wydaniu informacji.
Wyjątkowe dzieła mogliśmy podziwiać w galerii PMDK. Wystawa Kolorosko jest to wystawa, która ma bardzo długie tradycje w naszej placówce. Jej takim celem, ideą jest to, żebyśmy mogli zaprezentować efekty pracy pedagogicznej w naszej pracowni plastycznej, ale przede wszystkim to, żeby znalazły się przestrzenie i możliwości do zaprezentowania prac plastycznych każdego dziecka, każdego małego artysty. Barwną i różnorodną ekspozycję tworzą zarówno grafiki, niezwykle kolorowe rysunki, obrazy malowane na tkaninach i płótnach, akwarele oraz formy przestrzenne. To jest rzeźby z papieru, ceramika oraz instalacje przestrzenne. Autorzy wystawy to dzieci w wieku od 6 do 14 lat pracujące pod kierunkiem trzech pań plastyczek: Edyty Weremczuk, Izabeli Dybały oraz Katarzyny Grabowskiej-Pytki. Wernisaż wystawy odbył się 17 marca, a wystawę można będzie oglądać do 30 kwietnia. Prac mnóstwo, bo 160 dzieci, które uczęszcza na zajęcia do tych najmłodszych grup, to jest właśnie taka pula, z której dzisiaj talentu mogliśmy skorzystać, aby ten talent zaprezentować. Nasza wystawa nazwana jest Kolorosko, bo prace dziecięce są niezwykłe, kolorowe, radosne i ten tytuł świetnie oddaje ich wrażliwość, którą przelewają na papier, na rzeźbę oraz na prace ceramiczne, ale nie tylko. Wernisażowi towarzyszyły występy młodzieży z PMDK. Bardzo kolorowity, między nimi daj słowo, było bardzo kolorowo. Pierwszy kwartał 2022 roku zakończyliśmy z naturą. Drewno pomaga zapewnić milionom ludzi czystą i zdatną do picia wodę, gotować jedzenie i budować schronienia. Ale drewno może znacznie więcej. Międzynarodowy Dzień Lasów ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę. Każdego roku organizatorzy zachęcają kraje do podejmowania działań takich jak sadzenie drzew, organizowanie konkursów, wystaw oraz innych inicjatyw z tym związanych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Polscy leśnicy od lat kierują się zasadami zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli tak prowadząc pracę w lesie, by z nich korzystając i pozyskując drewno nie uszczuplić jego zasobów oraz zachować funkcje przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Wybierz zrównoważone drewno dla ludzi i dla planety. W ramach tegorocznych obchodów Nadleśnictwo Chotyłów zaprasza na wydarzenie pod nazwą Spacer z Leśnikiem. Spotkanie w terenie, parking leśny Kopanina, odbędzie się 26 marca w sobotę. Przewidywany program. O 11 zbiórka na parkingu leśnym Kopanina. O 11.15 Spacer z Leśnikiem. O godzinie 13 ognisko. Jak widzimy, przez pierwsze 3 miesiące 2022 roku w naszym mieście nie brakowało atrakcji. Paśnik po raz kolejny obiecał obniżki, a sam zarobił o około 100 tysięcy złotych więcej niż w 2021 roku. Usunął środki z budżetu obywatelskiego, a jego skarbniczka zwyzywała od idiotów uczestnika sesji Rady Miasta. Już za tydzień kolejne miesiące przypominające, jakże ciekawy był ów 2022 rok.